W przypadku podżegania i pomocnictwa mamy do czynienia z swoistym układem relacji między przepisami części szczególnej, tymi, które określamy mianem przepisów typizujących, zasadniczo wyrażających znamiona typu czynu zabronionego, a przepisami części ogólnej. Jak Państwo być może pamiętają, ogólny model, który wykorzystywany jest przez polskiego ustawodawcę przy konstruowaniu podstaw odpowiedzialności karnej w kodeksie oraz w ustawach pozakodeksowych, opiera się na założeniu, że zrębowe elementy znamion typu czynu zabronionego wyrażane są zawsze w przepisie określającym daną odmianę, dany rodzaj, dany typ przestępstwa rodzajowego. Znajdują się zatem, mówimy o elementach zrębowych znamion typu czynu zabronionego, albo w przepisie części szczególnej, albo w przepisach typizujących części wojskowej, albo w tak zwanych pozakodeksowych przepisach typizujących poszczególne odmiany przestępstw. W tych przepisach określone są znamiona charakteryzujące podmiot, znamie czynnościowe, zasadniczo znamiona modalizujące i ewentualnie skutek, a także elementy związane ze stosunkiem psychicznym sprawcy do czynu, czyli coś, co składa się na strukturę znamion strony podmiotowej. W standardowym przypadku, o którym możemy mówić w szczególności w odniesieniu do sprawstwa pojedynczego, bezpośredniego, przepisy typizujące wyrażają zasadnicze elementy znamion, zaś rozwiązania zawarte w części szczególnej mają wyłącznie funkcję uzupełniającą, uadekwatniającą i bywa w niektórych elementach modyfikującą treść znamion określoną w przepisie typizującym. Nie ma zarazem żadnej wątpliwości, że w odniesieniu do sprawczej nastawionej na pojedyncze zachowanie formy popełnienia przestępstwa przepisy części ogólnej nie mają charakteru przepisów zrębowych. Identycznie jest w przypadku sprawczych postaci współdziałania. Także tam zasadniczo znamiona typu czynu zabronionego, jego elementy konstrukcyjne wysławiane są w przepisach części szczególnej lub w pozakodeksowych przepisach typizujących. Natomiast treść artykułu 18, paragraf 1, zdanie drugie, trzecie i czwarte mają jedynie funkcję uadekwatniającą, modyfikującą znamiona opisane w przepisach części szczególnej lub w przepisach pozakodeksowych. Fundamentalnie odmiennie zagadnienie to przedstawia się w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa. W tym obszarze, wedle przyjętych przez Juliusza Makarewicza założeń, status przepisu zrębowego, wysławiającego zasadnicze elementy znamion typu czynu zabronionego podżegania lub typu czynu zabronionego pomocnictwa do konkretnego przestępstwa rodzajowego, mają przepisy artykułu 18, paragraf 2 dla podżegania i 18, paragraf 3 dla pomocnictwa. Oznacza to, że przepisami zrębowymi w obszarze podżegania i pomocnictwa są przepisy części ogólnej. To one wyrażają zasadniczy zrąb znamion typu czynu zabronionego, który jest uzupełniany, uadekwatniany, doprecyzowywany przez elementy wyrażone w przepisach typizujących zamieszczonych w części szczególnej albo w ustawach pozakodeksowych. Mamy zatem w przypadku podżegania i pomocnictwa do czynienia z odwróceniem zasadniczej relacji między przepisami części ogólnej kodeksu karnego i przepisami części szczególnej. O ile typowo we wszystkich poza podżeganiem i pomocnictwem przypadkach przepisy części szczególnej mają charakter przepisów zrębowych, wysławiających zasadniczo elementy znamion danego typu czynu zabronionego, o tyle w przypadku podżegania i pomocnictwa status przepisów zrębowych mają przepisy części ogólnej. Są zarazem ujęte, czyli odpowiednio artykuł 18, paragraf 2 i artykuł 18, paragraf 3. Przepisy te są zarazem ujęte w sposób bardzo szczególny. Określają bowiem elementy, przesłanki czy też znamiona podżegania lub pomocnictwa w sposób ogólny, pozwalając odnieść konstrukcje wyrażone w artykule 18 paragraf 2 lub 18 paragraf 3 do każdego przestępstwa rodzajowego. Z tego powodu
A więc ze względu na ową ogólność, czy też uniwersalność charakterystyki znamion podżegania lub pomocnictwa, przepisy artykułu 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 mają charakter przepisów niezupełnych. Nie wymieniają bowiem wszystkich znamion danego przypadku podżegania lub pomocnictwa, lecz jedynie tę część elementów charakteryzujących znamiona podżegania lub pomocnictwa do konkretnego przestępstwa, która ma charakter uniwersalny i jest wspólna dla każdego przypadku podżegania lub pomocnictwa. Po tych stwierdzeniach być może będzie można dostrzec, że konstrukcja artykułu 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 z jednej strony opiera się na wypracowanych przez Juliusza Makarewicza teoretycznych założeniach odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo i to jest problem teoretycznego ujęcia przesłanek odpowiedzialności za te postaci przestępczego współdziałania. Z drugiej strony w perspektywie techniki kształtowania zawartości treściowej ustawy, jaką jest kodeks karny, artykuł 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 są bardzo plastycznym przejawem techniki kondensacji i rozczłonkowania tekstu prawnego. Technika kondensacji przejawia się przede wszystkim w tym, iż przepisy artykułu 18 paragraf 2 lub 18 paragraf 3 wyrażają zasadniczą część znamion typu podżegania lub pomocnictwa, ale są to te elementy znamion typów podżegania i te elementy znamion typów pomocnictwa, które są identycznie ukształtowane dla każdego przypadku podżegania i każdego przypadku pomocnictwa. Ponieważ mają one dokładnie taki sam kształt w odniesieniu do wszystkich możliwych sytuacji odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo, ustawodawca mógł w tym zakresie zdecydować się na zastosowanie techniki wyciągnięcia przed nawias tych wspólnych elementów znamion podżegania i pomocnictwa oraz uregulowania ich w jednym przepisie z założeniem, że będą one miały zastosowanie dla każdego przypadku rekonstrukcji znamion typu podżegania lub pomocnictwa. I w tym obszarze bez wątpienia artykuł 18 paragraf 2 i artykuł 18 paragraf 3 są wyrazem techniki kondensacji tekstu prawnego. Być może warto dodać jedną jeszcze uwagę. Owo sformułowanie kondensacja tekstu prawnego w tym przypadku pozwala pokazać alternatywny, nie opierający się na metodzie kondensacji sposób ustawowego uregulowania przesłanek odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo. Gdyby polski prawodawca zdecydował się na pominięcie w części szczególnej regulacji zawartej aktualnie w artykule 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 i zarazem zdecydował o zachowaniu dokładnie tego samego zakresu odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, który wynika z obowiązującej regulacji, to przy pominięciu w części ogólnej tych rozwiązań w każdym przepisie typizującym musiałby zostać zamieszczony dodatkowy paragraf dotyczący odpowiedzialności za podżeganie oraz dodatkowy paragraf odnoszący się do przesłanek odpowiedzialności za pomocnictwo do danego przestępstwa rodzajowego. W ten sposób objętość zawartości treściowej części szczególnej zwiększona zostałaby w każdym przypadku, gdy możliwe jest dzisiaj pociąganie do odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo o dwie jednostki tekstu prawnego. Przy czym w części związanej z zawartością treściową artykułu 18 paragraf 2 i artykułu 18 paragraf 3 każdy przepis tepizujący zawierałby dokładnie tak samo ukształtowane postanowienia z doprecyzowaniem o elementy charakteryzujące daną odmianę przestępstwa rodzajowego. Chciałbym wierzyć, że zobrazowanie alternatywnej techniki legislacyjnej, którą można byłoby wykorzystać dla określania podstaw odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, dobrze ilustruje tezę, iż artykuł 18 paragraf 2 i artykuł 18 paragraf 3 oparte są na metodzie kondensacji tekstu prawnego, wyrażają łącznie dla każdego typu podżegania lub pomocnictwa te elementy znamion,
które są wspólne dla podżegania oraz wspólne dla pomocnictwa do każdego typu czynu zabronionego. Jednocześnie, ponieważ artykuł 18 paragraf 2 i artykuł 18 paragraf 3 wyrażają tylko i wyłącznie część znamion podżegania i część znamion pomocnictwa, tę, która ma charakter uniwersalny, jest identycznie ukształtowana dla każdego przypadku odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo, wymagają one treściowego uzupełnienia. Poprzez odpowiednie powiązanie konstrukcji artykułu 18 paragraf 2 lub artykułu 18 paragraf 3 z właściwym przepisem typizującym, określającym przesłanki odpowiedzialności karnej za daną odmianę, za dany typ przestępstwa rodzajowego nastawionego na formę sprawstwa pojedynczego bezpośredniego. Połączenie ze sobą przepisu określającego znamiona sprawstwa zamieszczonego w części szczególnej lub w ustawach pozakodeksowych z artykułem 18 paragraf 2 lub artykułem 18 paragraf 3 określającymi zrębowe elementy znamion typu podżegania lub pomocnictwa pozwala zrekonstruować znamiona podżegania do konkretnego, określonego w danym przepisie typizującym przestępstwa albo znamiona pomocnictwa do konkretnego, opisanego w danym przepisie typizującym przestępstwa. To oznacza, że obok techniki kondensacji tekstu prawnego przy ustawowym określeniu przesłanek odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo skorzystano również z techniki rozczłonkowania. Można twierdzić, że znamiona typu podżegania lub znamiona typu pomocnictwa są w każdym przypadku wyrażone w dwóch co najmniej przepisach, to jest w artykule 18 paragraf 2 dla podżegania lub 18 paragraf 3 dla pomocnictwa i przepisy te mają charakter przepisów zrębowych oraz w odpowiednim przepisie części szczególnej lub ustawy pozakodeksowej mającym status przepisu typizującego, który z punktu widzenia znamion podżegania i pomocnictwa wyraża elementy uadekwatniające i konkretyzujące treść znamion podżegania lub pomocnictwa. Połączenie ze sobą 18 paragraf 2 i dowolnego przepisu części szczególnej lub ustawy pozakodeksowej albo 18 paragraf 3 i dowolnego przepisu części szczególnej lub ustawy pozakodeksowej pozwoli nam zrekonstruować znamiona podżegania do konkretnego przestępstwa albo znamiona pomocnictwa do konkretnego przestępstwa i w ten sposób uzyskamy zestaw elementów, które określają przesłanki odpowiedzialności karnej w tego typu przypadkach. Spróbuję teraz nieco bliżej przyjrzeć się konstrukcji znamion podżegania i pomocnictwa, mając na uwadze przedstawione przed chwilą uwagi ogólne i zarysować Państwu proces rekonstrukcji znamion tego typu czynu zabronionego, jakim jest podżeganie lub pomocnictwo. Od razu wyprzedzająco zaznaczę, że z powodów czysto dydaktycznych, mając na uwadze kryterium użyteczności i przejrzystości wywodu, jako egzemplifikację przepisu typizującego, który uzupełnia treściowo, uadekwatnia znamiona podżegania lub pomocnictwa zrębowo wyrażone w artykule 18 paragraf 2 lub 18 paragraf 3, wykorzystywał będę najsyntetyczniejszą konstrukcję przepisu typizującego wyrażoną w artykule 148 paragraf 1, to jest w przepisie typizującym przestępstwo zabójstwa. Syntetyczność ustawowego określenia znamion tego typu czynu zabronionego pozwoli nam bowiem, mam głębokie przekonanie, w miarę plastycznie przedstawić proces rekonstrukcji znamion podżegania i pomocnictwa, a w dalszej perspektywie wskazać na elementy charakterystyczne tych szczególnych postaci popełnienia przestępstwa. Spróbujmy zatem rozpocząć analizę dotyczącą poszczególnych elementów znamion podżegania lub pomocnictwa, zestawiając ze sobą treść artykułu 18 paragraf 2 i 148 paragraf 1. Wedle treści artykułu 18 paragraf 2 odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Wedle treści artykułu 148, kto zabija człowieka, podlega karze. Łatwo zauważyć, że
istnieje zasadnicza odmienność treściowa między 18 paragraf 2 i 148 paragraf 1, którą chciałbym wskazać w dwóch elementach. Po pierwsze, artykuł 148 precyzyjnie określa wszystkie elementy, które mają charakter konieczny z punktu widzenia zawartości treściowej znamion typu czynu zabronionego. Określa je co prawda dla formy sprawstwa pojedynczego, ale czyni to zupełnie. Wskazuje bowiem podmiot czynu zabronionego, czyli potencjalnego sprawcę, w szczególności zaś odpowiada na pytanie, czy taki sprawca ma mieć szczególne cechy, by mógł ponosić odpowiedzialność na gruncie tego typu czynu zabronionego, czy też wymogu takiego ustawodawca nie przewiduje. W tym momencie możemy skonstatować, przy 148 nie ma żadnych szczególnych wymagań dotyczących osoby sprawcy i wiemy z tego powodu, że jest to przestępstwo zaliczane do kategorii tak zwanych przestępstw powszechnych. Może być zatem popełnione przez każdy zdatny podmiot do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Ta konstatacja wynika z prostego sformułowania, kto zabija człowieka. Słówko kto służy do określenia podmiotu powszechnego, a więc takiego, który wskazuje na każdą osobę, która może ze względu na regulacje zawarte w części ogólnej, więc ukończyła określony wiek i ma określone właściwości umożliwiające jej formułowanie wobec niej zarzutu, zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. 148 określa też w sposób zupełny elementy związane ze znaną mianami strony przedmiotowej. Charakteryzuje czynność sprawczą poprzez czasownik służący do wyrażania przyczynowości zabija. Czynnościowo określa skutek w postaci śmierci innej osoby oraz podmiot bezpośredniego oddziaływania. Nie przewiduje żadnych elementów modalnych. Jest precyzyjny z punktu widzenia przesłanek strony podmiotowej. Jakkolwiek w treści artykułu 148 paragraf 1 nie pojawia się żadne odniesienie do stanu świadomości lub woli osoby dopuszczającej się zachowania będącego zabijaniem innej osoby, czyli zabijaniem człowieka, to wiemy ze względu na treść artykułu 8 i odpowiednio 9 kodeksu karnego, w tym w szczególności ze względu na zasadę domniemania umyślności typu czynu zabronionego, o której mowa była jakiś czas temu, że artykuł 148 paragraf 1 charakteryzuje na płaszczyźnie strony podmiotowej przestępstwo umyślne, które można popełnić, nie ma żadnych szczególnych elementów konkretyzujących postać umyślności, zarówno z zamiarem wynikowym, jak i z zamiarem bezpośrednim. Nadto treść artykułu 148 określa również konsekwencje przypisania odpowiedzialności za typ czynu zabronionego opisany w tym przepisie, przewidując możliwość, a w konsekwencji nakaz adresowany do organu wymiaru sprawiedliwości, czyli sądu, orzeczenia kary od lat 8 do kary dożywotniego pozbawienia wolności, a więc pełne, najszersze spektrum możliwych postaci ustawowego zagrożenia. Jest to zatem z punktu widzenia elementów treściowych przepis zupełny. Prawda wymaga pewnego uadekwatnienia, chociażby w kontekście elementów strony podmiotowej, przez przepisy części ogólnej, ale wyraża wszystkie elementy znamion typu czynu zabronionego. Spójrzmy w tej perspektywie na treść artykułu 18, paragraf 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Postawmy w kontekście tego przepisu pytania, które przed chwilą zostały syntetycznie rozstrzygnięte w odniesieniu do regulacji zawartej w artykule 148, paragraf 1. Pierwsze dotyczy podmiotu, który mógłby ponosić odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo. Wracając do treści artykułu 18, paragraf 2, i zestawiając ją z przykładowo wykorzystywanym na potrzeby tej części analizy artykułem 148 paragraf 1, dostrzeżemy, że w 18 nie pojawia się sformułowanie kto pozbawiony jakiegokolwiek dopełnienia, charakterystyczne dla opisu podmiotu sprawczego przestępstw powszechnych. W to miejsce ustawodawca wprowadził sformułowanie odpowiada za podżeganie kto chcąc, aby inna osoba. Wskazuje w pierwszej części tego przepisu, że określa on przesłanki odpowiedzialności za podżeganie, w drugiej zaś od razu wskazuje element odnoszący się do podmiotu w powiązaniu z charakterystyką strony podmiotowej. To
prowadzić nas będzie do wniosku, że podmiot podżegania określony został identycznie jak podmiot typu czynu zabronionego określonego w artykule 148, a więc przy pomocy zwrotu, który służy dla charakterystyki typów powszechnych, które przewidują odpowiedzialność albo za które ponosić może odpowiedzialność każdy zdatny do ponoszenia odpowiedzialności karnej podmiot. Pozwala nam to twierdzić, że w części dotyczącej podmiotu podżegania artykuł 18 paragraf 2 autonomicznie charakteryzuje przesłanki, jakie wystąpić muszą po stronie osoby odpowiadającej za podżeganie i nie wskazuje w tym obszarze na istnienie jakichkolwiek ustawowych wymogów. Możemy zatem na tym etapie stwierdzić, że analizując wyłącznie treść artykułu 18 paragraf 2 w perspektywie podmiotu czy sposobu określenia podmiotu podżegania lub pomocnictwa, przepis ten charakteryzuje przesłanki odpowiedzialności w sposób właściwy, identyczny, tożsamy dla charakterystyki podmiotu sprawczego przestępstw powszechnych. W dalszej kolejności artykuł 18 paragraf 2 wprowadza, co jest wyjątkowe przy zrębowych przepisach typizujących, warunki odpowiedzialności na płaszczyźnie strony podmiotowej. Tuż po sformułowaniu odnoszącym się do podmiotu podżegania ujętego w sposób powszechny, ustawodawca wskazuje, że wymogiem odpowiedzialności za podżeganie jest działanie nakłaniającego z zamiarem bezpośrednim. Wynika to wprost ze sformułowania kto chcąc. Jeśli treść artykułu 18 paragraf 2 zestawimy z treścią artykułu 9 paragraf 1, gdzie określa się przesłanki zamiaru bezpośredniego i zamiaru wynikowego, to wniosek wynikał z tego będzie jednoznaczny, że podżeganie możliwe jest jedynie z zamiarem bezpośrednim, nie jest możliwe konstruowanie znamion podżegania, a w konsekwencji konstruowanie podstaw odpowiedzialności za podżeganie popełnione z zamiarem wynikowym. W dalszej perspektywie oznacza to, że nie jest możliwe pociąganie do odpowiedzialności karnej za nieumyślne podżeganie na gruncie polskiego kodeksu karnego. Przypomnę uwagi przedstawione podczas zeszłotygodniowego spotkania. Nie przewiduje się na gruncie polskiego systemu prawa karnego odpowiedzialności za nieumyślne podżeganie. Dowodem tego twierdzenia jest treść artykułu 18 paragraf 2. Ale z tego nie wynika, że teoretycznie nie byłoby możliwe takie ukształtowanie regulacji zawartych w części ogólnej kodeksu karnego w odniesieniu do podżegania, które stanowiłyby podstawę do odpowiedzialności za nieumyślne podżeganie. Teoretycznie jest to możliwe. Z powodów kryminalno-politycznych, tkwiących głęboko korzeniami w założeniach koncepcji Juliusza Makarewicza, polski ustawodawca nigdy, a więc począwszy od kodeksu karnego z 1932 roku po dzień dzisiejszy, nie zdecydował się na określenie podstaw odpowiedzialności za nieumyślne podżeganie. Ta postać podżegania, teoretycznie możliwa, jest zatem na gruncie polskiego systemu prawa karnego bezkarna ze względu na decyzję kryminalno-polityczną ustawodawcy, który nie przewiduje w tym zakresie żadnych regulacji. Warto dodać dla precyzyjności obrazu, że podżeganie możliwe jest wyłącznie w postaci umyślnej, ale w tym zakresie artykuł 18 paragraf 2 przewiduje dodatkowe ograniczenia.
Jakkolwiek na poziomie regulacji ogólnych umyślność obejmuje obie postaci zamiaru. Umyślność tożsama jest zamiarem, o czym świetnie Państwo pamiętają, a zamiar może mieć postać zamiaru wynikowego lub bezpośredniego, to jednak w odniesieniu do podżegania ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialność za podżeganie możliwa jest wyłącznie wtedy, kiedy podżegacz działa z zamiarem bezpośrednim, kto chcąc. Nie jest zatem karalne, nie ma podstaw odpowiedzialności za podżeganie popełnione z zamiarem wynikowym, a więc cum dolo ewentualnie. Zestawiwszy ze sobą te elementy treściowe wyrażone w artykule 18 paragraf 2 z wykorzystywanym raz jeszcze wyłącznie przykładowo artykułem 148 paragraf 1 łatwo dostrzec, że o ile w artykule 148 paragraf 1 elementy strony podmiotowej wyrażone są w sposób oparty o konstrukcję odesłania normatywnego do domniemania umyślności wyrażonego w artykule 8 oraz definicji strony podmiotowej w postaci umyślności obejmującej obie odmiany zamiaru wyrażonej w artykule 9 paragraf 1, wprost 148 do elementów strony podmiotowej się zatem nie odnosi, ale określa ją pośrednio poprzez szczególny związek z przepisami części ogólnej, o tyle przepis zrębowy charakteryzujący znamiona podżegania autonomicznie określa elementy strony podmiotowej i czyni to w sposób bardzo swoisty. Mianowicie ogranicza stronę podmiotową do umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego i tylko w takim zakresie na płaszczyźnie strony podmiotowej możliwa jest na gruncie polskiego systemu prawa karnego odpowiedzialność za podżeganie. Z takiej konstrukcji artykułu 18 paragraf 2 wynika, że podżeganie jest zawsze typem umyślnym. Ale umyślność odnosi się wyłącznie do stanu świadomości i woli podżegacza, nie podmiotu podżeganego. To zaś oznacza, że jakkolwiek typ podżegania ma zawsze charakter typu umyślnego, to artykuł 18 paragraf 2 nie ogranicza konstrukcji podżegania wyłącznie do przestępstw umyślnych opisanych w przepisach typizujących. Nie wiem, czy myśl ta jest klarowna. Spróbuję ją raz jeszcze powtórzyć. Artykuł 18 paragraf 2 wymaga, aby nakłaniający działał z zamiarem bezpośrednim. I w ten sposób określa elementy związane ze stanem świadomości i nastawieniem wolontatywnym nakłaniającego. Ale wiemy już co najmniej z poprzednich spotkań, że podżeganie jest odmianą przestępczego współdziałania. To znaczy, że obejmuje układ sytuacyjny, w którym występują dwie co najmniej osoby. W naszym przypadku jedną z tych osób jest nakłaniający, który musi działać umyślnie. Drugą nakłaniany, w stosunku do którego artykuł 18 paragraf 2 nie określa żadnych warunków związanych ze stroną podmiotową. Spójrzmy raz jeszcze na treść artykułu 18 paragraf 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego. Chcieć musi nakłaniający. Inna osoba, to jest nakłaniany, nie jest scharakteryzowana, jeśli chodzi o wymogi dotyczące jej stanu świadomości i woli w treści artykułu 18 paragraf 2. Skoro tak, to z samego artykułu 18 paragraf 2 wynika umyślność typu podżegania. W kontekście charakterystyki stanu świadomości i woli nakłaniającego, ale pod żadnym pozorem nie wynika ograniczenie artykułu 18 paragraf 2 wyłącznie do powiązania z typami statuującymi przestępstwa umyślne. Przepisami, które uzupełniać będą treściowo, uadekwatniać znamiona podżegania z punktu widzenia autonomicznej charakterystyki strony podmiotowej mogą być zarówno takie przepisy typizujące zamieszczone w części szczególnej, które statuują przestępstwa umyślne, jak i takie przepisy zamieszczone w części szczególnej lub w ustawach pozakodeksowych, które statuują przestępstwa nieumyślne. Nie ma bowiem żadnej przeszkody,
by umyślnie nakłaniać inną osobę do tego, by ona dokonała czynu zabronionego i ponosić za to odpowiedzialność, zarówno wtedy, kiedy ta inna osoba będzie miała wolę dokonania czynu zabronionego równoważną zamiarowi popełnienia przestępstwa, czyli także ta inna osoba działać będzie w warunkach umyślności, jak i możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej podżegacza, który umyślnie będzie nakłaniał inną osobę, by ona dokonała czynu zabronionego, ale ta osoba działać będzie bez zamiaru. Stan świadomości i woli osoby nakłanianej, a więc bezpośredniego wykonawcy, nie ma bowiem żadnego znaczenia z punktu widzenia rekonstrukcji elementów stanowiących znamiona strony podmiotowej typu podżegania. W dalszej perspektywie artykuł 18 paragraf 2 charakteryzuje właściwą czynność sprawczą. Wyraża znamię czynnościowe podżegania. Opisując je przy pomocy czasownika nakłania. Spójrzmy raz jeszcze na treść artykułu 18 paragraf 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Zachowanie podżegacza to zatem coś, co odpowiada istocie nakłaniania. W ten sposób artykuł 18 paragraf 2 charakteryzuje autonomicznie znamię czynnościowe typu podżegania. Pomiędzy elementem charakteryzującym stronę podmiotową podżegania, opisanym przy pomocy zwrotu charakteryzującego zachowanie właściwe dla zamiaru bezpośredniego, to chcąc, a elementem charakteryzującym czynność, znamię czynnościowe podżegania, ujęte jako nakłanianie, pojawia się swoiste sformułowanie dokonania czynu zabronionego przez inną osobę, który ma charakter ogólny i nie odnosi się do zachowania podżegacza, ale charakteryzuje podmiot i przedmiot, na który oddziałuje podżegacz, który z zamiarem bezpośrednim nakłania inną osobę do dokonania czynu zabronionego. W tym zakresie znamiona podżegania i pomocnictwa określają elementy konkretyzujące znamiona strony przedmiotowej, które muszą być uzupełnione, skonkretyzowane poprzez podstawienie za w miejsce ogólnego zwrotu inna osoba dokonała czynu zabronionego całej zawartości treściowej znamion typu charakteryzującego znamiona przestępstwa dla sprawstwa pojedynczego bezpośredniego. W tej części artykuł 18 paragraf 2 nie charakteryzuje zatem w sposób autonomiczny znamion podżegania, ale zawiera normatywną klauzulę odsyłającą do przepisu typizującego daną odmianę przestępstwa w formie sprawstwa pojedynczego. Oznacza to, że rekonstruując znamiona podżegania do konkretnego typu czynu zabronionego, jesteśmy zobligowani do podstawienia w miejsce ogólnego sformułowania inną osobę dokonania czynu zabronionego, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, treści znamion konkretnego typu czynu zabronionego zawartego w przepisie części szczególnej lub ustawy pozakodeksowej. Przeprowadźmy ten zabieg. To zabija człowieka, podlega karze. To jest treść znamion przestępstwa zabójstwa, wyrażona w zrębowym przepisie typizującym oznaczonym numerem artykułu 148 paragraf 1. Podstawmy ją w odpowiednie miejsce znamion charakteryzujących podżeganie do zabójstwa. Brzmieć będą następująco. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego. W ten sposób, po zakończeniu procedury konkretyzacji ogólnie ujętego elementu znajdującego się w środkowej części artykułu 18 paragraf 2,
otrzymamy zupełne znamiona typu podżegania do zabójstwa. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego. Zauważmy, że elementy zaczerpnięte ze znamion przepisu typizującego przestępstwo w formie sprawstwa pojedynczego, wprowadzone w procesie interpretacji do znamion typu podżegania, określają kilka istotnych elementów, które muszą być objęte świadomością nakłaniającego, o których chciałbym kilka zdań powiedzieć. Po pierwsze, charakteryzują podmiot nakłaniania. W wykorzystanym przykładzie wiemy, że zabójstwo czy typ przestępstwa zabójstwa to typ o powszechnej charakterystyce podmiotu sprawczego. Z tego powodu określenie podmiotu bezpośredniego oddziaływania podżegacza, a więc podmiotu, który jest adresatem czynności nakłaniania, który ma być nakłoniony do popełnienia określonego przestępstwa, do jego dokonania, może być każdy zdatny do ponoszenia odpowiedzialności karnej podmiot. Wynika to z charakterystyki podmiotu sprawczego typu zabójstwa, do którego podżegania staramy się w tym momencie zrekonstruować. Podmiot bezpośredniego oddziaływania, podmiot nakłaniany, podmiot, na który ukierowane są czynności nakłaniania w przypadku podżegania do zabójstwa, to znaczy podmiot powszechny. Nie ma wymogu, by posiadał jakiekolwiek cechy. Odnotujmy ten element, bo za chwilę, analizując konstrukcję podżegania do przestępstw indywidualnych, sprawę tę chciałbym jeszcze jako punkt odniesienia wykorzystać. Sformułowanie dokonania czynu zabronionego zostaje zastąpione charakterystyką znamion strony przedmiotowej i podmiotowej typu czynu zabronionego wyrażonego w przepisie części szczególnej. I pojawi się tutaj z uwagi na syntetyczność redakcji zwrot zabija człowieka. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka. To sformułowanie określa dwa elementy. Po pierwsze, przedmiot świadomości i woli nakłaniającego. Ma ukierunkować zachowania prowadzące do nakłonienia innej osoby na to, by rezultatem tego nakłonienia było dokonanie zabójstwa. Ma nakłonić inną osobę do zabójstwa. To uwaga pierwsza. Po drugie, chodzi o elementy, które istotne są z punktu widzenia stanu świadomości i woli nakłaniającego. Nakłaniający ma działać ze świadomością i chęcią tego, by zachowanie bezpośredniego wykonawcy było zabijaniem, odpowiadało istocie zabijania. Po trzecie, znamie czynnościowe, oddające w tym przypadku pełną charakterystykę typu czynu zabronionego, który uzupełnia elementy treściowe znamion podżegania, ujęte jako zabijanie, oddaje również czynnościowo rezultat, do którego wywołania nakłaniający poprzez zachowanie nakłanianego, czyli bezpośredniego wykonawcy, dąży i którego chce. Ma nakłonić inną osobę do tego, by ona własnym zachowaniem zabiła człowieka. W ten sposób mamy pełną charakterystykę znamion podżegania do zabójstwa, obejmującą podmiot podżegania ujęty powszechnie, stronę podmiotową podżegania obejmującą wyłącznie zamiar bezpośredni, znamie czynnościowe, właściwe znamie określające czynność sprawczą podżegania, to jest nakłanianie. Element normatywny konkretyzujący nakłanianie to jest do zabicia przez inną osobę i podmiot bezpośredniego oddziaływania, którego charakterystyka zaczerpnięta została z przepisu typizującego zamieszczonego w części szczególnej. Z przepisu artykułu 148 paragraf 1 wykorzystywanym na potrzeby tego spotkania w przykładzie zaczerpnięte zostaną również elementy związane z ustawowym zagrożeniem.
po uzupełnieniu znamion typu podżegania, także i od tę część, otrzymamy następującą konstrukcję znamion podżegania do zabójstwa. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego, podlega karze pozbawienia wolności nie krótszej niż lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Zabieg polegający na przeniesieniu ustawowego zagrożenia przewidzianego w typie charakteryzującym formę sprawstwa pojedynczego do typu podżegania oparty jest normatywnie na treści artykułu 19 paragraf 1. Zgodnie z tym przepisem sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Jakkolwiek ten przepis z językowego punktu widzenia odnosi się do problematyki wymiaru kary przez sąd w razie przypisania odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, to nie budziło i nie budzi wśród przedstawicieli doktryny i orzecznictwa wątpliwości twierdzenie, że jest to normatywne źródło, w oparciu o które do znamion typu podżegania rekonstruowanych z artykułu 18 paragraf 2 i dowolnego przepisu części szczególnej lub przepisu pozakodeksowego przenosimy ustawowe zagrożenie przewidziane w przepisie typizującym odpowiedzialność za sprawstwo. Zabieg ten został przed chwilą ilustracyjnie przeprowadzony. I całe elementy związane z ustawowym zagrożeniem typu zabójstwa określonego w artykule 148 paragraf 1 zostały przeniesione do rekonstruowanego z artykułu 18 paragraf 2 i 148 paragraf 1 typu podżegania do zabójstwa. W konsekwencji możemy także twierdzić, że podżeganie to odrębny od formy sprawstwa, w tym w szczególności sprawstwa pojedynczego, typ czynu zabronionego, przewidujący własne, różniące się od określonych dla formy sprawczej znamiona wyrażone w artykule 18 paragraf 2 i odpowiednim przepisie typizującym. Zarazem jest to odrębny typ czynu zabronionego, dla którego ustawowe zagrożenie, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści artykułu 19 paragraf 1, jest zawsze identyczne z ustawowym zagrożeniem przewidzianym dla przepisu charakteryzującego podstawę odpowiedzialności za sprawstwo. Z tego bowiem przepisu do typu podżegania konstruowanego w oparciu o skomplikowaną, opisaną przed chwilą procedurę, przenosić będziemy granicę ustawowego zagrożenia. To, co interesujące z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, to odpowiedź na pytanie, jak wyglądają relacje między elementami charakteryzującymi zachowanie podżegacza, czyli tego nakłaniającego, oraz innej osoby, na którą ukierunkowane są realizowane z zamiarem bezpośrednim czynności podżegacza. Pytanie to jawi się jako szczególnie istotne z punktu widzenia sporu albo fundamentalnej odmienności dzielącej zwolenników koncepcji udziału w cudzym przestępstwie, która jest akcesoryjna, oraz adherentów modelu jednolitego sprawstwa, które z akcesoryjnością całkowicie zrywa. Na potrzeby prowadzonych w tym miejscu wywodów chciałbym króciutko przypomnieć, że pod pojęciem akcesoryjności rozumie się uzależnienie odpowiedzialności współuczestniczącego w popełnieniu przestępstwa, w tym przypadku uzależnienie odpowiedzialności podżegacza od odpowiedzialności albo od określonych przesłanek zachowania popełnionego przez innego ze współdziałających, w tym przypadku bezpośredniego wykonawcy. I w tym kontekście chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad fenomenem charakterystyki znamion podżegania na gruncie polskiego kodeksu karnego z 1997 roku. Analizę w tym zakresie chciałbym rozpocząć od pewnej uwagi terminologicznej. Otóż przyjmuje się w rozważaniach z obszaru teorii, dogmatyki prawa karnego, ale w konsekwencji również w sferze analiz orzeczniczych, że osoba, na którą oddziałuje nakłaniający, którą nakłania podżegacz, to bezpośredni wykonawca. I określenie to służy do wskazania,
że podżeganie zasadniczo obejmuje dwupodmiotowy układ, w którym istnieje osoba dopuszczająca się oddziaływania na inną osobę, którego istotę sprowadzić możemy do nakłaniania. I podmiot oddziaływania nakłaniającego, który ma być sprawcą czynu zabronionego. Podżeganie polega zatem na specyficznie, na dążeniu do specyficznie pośredniego dokonania czynu zabronionego. Nakłaniający nie ma woli, nie ma zamiaru, nie dąży do tego, by dane przestępstwo rodzajowe zrealizować poprzez własne zachowanie. W naszym przykładzie intencją, zamiarem, wolą, chęcią podżegającego nie jest zabicie człowieka poprzez wykonanie własnych czynności wywołujących skutek śmiertelny, ale wywołanie sytuacji, w której inna osoba objęta czynnościami nakłaniania zabije człowieka w wyniku nakłaniania, które zrealizuje podżegacz. Można zatem założyć, że zamiarem podżegającego jest objęte pośrednie popełnienie przestępstwa przez osobę nakłanianą. Stąd owa inna osoba w rozumieniu artykułu 18, paragraf 2, na którą nakłaniający kieruje swoje zachowanie, u której ma wywołać określone nastawienie wolontatywne, określane jest mianem bezpośredniego wykonawcy. Łatwo bowiem zauważyć, że jeśli podżegacz będzie skuteczny i swoją aktywność polegającą na nakłanianiu przeprowadzi efektywnie, to uzyska w wyniku popełnionego przez osobę nakłanianą zachowania stan, w którym to ona w wyniku nakłonienia przez podżegacza dokona czynu zabronionego. W naszym przykładzie zabije człowieka. Podżegacz osiągnie zatem swój cel, ale za pośrednictwem osoby nakłanianej, nakłanianego. Z punktu widzenia znamion typu zabójstwa wykorzystywanego jako przykład, to nakłaniany zrealizuje wszystkie znamiona i wywoła skutek śmiertelny. Podżegacz jedynie uruchomi proces prowadzący do powstania takiego stanu rzeczy. Stąd będzie określany mianem bezpośredniego wykonawcy. W układzie znamion strony przedmiotowej podżegania mamy zatem podmiot, na który ukierunkowane są czynności nakłaniania i ten podmiot to jest bezpośredni wykonawca. I mamy podmiot podżegania, czyli nakłaniającego. Teraz w kontekście akcesoryjności interesujące jest nie to, co łączy się z zachowaniem nakłaniającego, ale to, jakie wymogi ustawodawca łączy z osobą nakłanianą, czyli bezpośrednim wykonawcą. I mam nadzieję, że sprawa ta jest dla Państwa w miarę klarowna, jeśli raz jeszcze wrócić do istoty akcesoryjności. To jest uzależnienie odpowiedzialności współdziałającego, w naszym przypadku nakłaniającego, czyli podżegacza, od ewentualnej odpowiedzialności nakłanianego, który jest tutaj drugim ze współdziałających. I w tym kontekście stawiamy to pytanie. By je rozstrzygnąć, chciałbym jednak na moment powrócić do tego, co kryje się w samym określeniu czynności nakłaniania. Innymi słowy, o co tutaj chodzi? Otóż po pierwsze czasownik nakłania, który jest konkretyzowany poprzez elementy charakteryzujące konkretny typ czynu zabronionego, którego dokonania podżegacz przez bezpośredniego wykonawcę chce. Obejmuje sytuację, w której podmiot nakłaniania, czyli owa inna osoba w strukturze znamion podżegania, nakłaniany, nie ma jeszcze żadnego nastawienia, nie podjął jeszcze żadnej decyzji co do zachowania objętego zamiarem podżegacza. Innymi słowy, podżeganie możliwe jest tylko i wyłącznie w takim układzie sytuacyjnym, w której bezpośredni wykonawca nie ma ani zamiaru, ani woli podjęcia zachowania odpowiadającego istocie tego,
co stanowi przedmiot czynności ze strony podżegacza, a więc przedmiot nakłaniania. Nie da się zrealizować czynności nakłaniania w stosunku do osoby będącej w konkretnym układzie sytuacyjnym bezpośrednim wykonawcą, jeżeli ta osoba, zanim podżegacz zacznie na nią wpływać poprzez nakłanianie, ma już zamiar zabicia innej osoby. Nie da się bowiem tego, który już powziął decyzję, już powziął zamiar uśmiercenia kogoś innego, nakłonić do tego, by dokonał takiego czynu zabronionego. On już sam jest nakłoniony. To bardzo istotny element. Chciałbym, byście Państwo postrzegali go jako jedną z przesłanek odpowiedzialności za podżeganie w sferze znamion strony przedmiotowej. Mamy bowiem w znamionach strony przedmiotowej podżegania określenie podmiotu, na który wpływa podżegacz, nakłaniając go do określonego zachowania, a więc owego bezpośredniego wykonawcę, o którym powiemy, że musi znajdować się w takim stanie świadomości i woli, iż nie istnieje po jego stronie zamiar popełnienia czynu zabronionego, do którego dokonania podżegacz chciałby go nakłonić, ani też nie istnieje po stronie owego bezpośredniego wykonawcy stan intelektualno-woluntatywny, który odpowiadałby decyzji podjęcia zachowania obiektywnie będącego realizacją znamion czynu zabronionego, do którego dokonania podżegacz chciałby go nakłonić. Nakłanianie jest bowiem elementem charakteryzującym zachowanie poprzez jego skutek. Ustawodawca w żaden sposób nie precyzuje, na czym polegać ma owa czynność charakterystyczna dla podżegania. Nie wskazuje, w jaki sposób dochodzić miałoby do nakłaniania. Ale bez wątpienia wskazuje, że istota podżegania polega na tym, że nakłania się inną osobę bezpośredniego wykonawcę do dokonania czynu zabronionego. I odpowiedź na pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, łączy się z klasyczną formułą analizy znamion czynnościowych z punktu widzenia przyjmowanych w danym języku metod wyrażania przyczynowości. Jak Państwo pamiętają, ten test związany z odpowiedzią na pytanie, czy charakteryzujący czynność sprawczą czasownik służy na gruncie języka polskiego do wyrażania przyczynowości, czy też nie, czy ma w sobie element rdzenia semantycznego powodować, czy kryje w sobie ową relację kauzalną, z którą immanentnie związane jest nie tylko określone zachowanie, ale również pewna zmiana w świecie zewnętrznym, czy też nie, jest zasadniczym kryterium dzielącym typy na skutkowe i bezskutkowe. I chciałbym, byśmy zastosowali tę metodę ogólną, stosowaną powszechnie w prawie karnym do odpowiedzi na pytanie, jaka jest istota czynności nakłaniania w strukturze znamion typu podżegania. Otóż jeżeli istotą podżegania jest to, by nakłaniał inną osobę do dokonania czynu zabronionego, by podżegacz to czynił, to powiemy, że jego zachowanie, którego sens mieści się w pojęciu nakłaniania, zostało ukończone wtedy, jeżeli wywołał stan pozwalający określić świadomość i płaszczyznę woluntatywną osoby, na którą nakłaniający oddziaływał jako nakłonienie. W wyniku czynności nakłaniania musi dojść po stronie podmiotu, na który oddziałuje podżegacz, do powstania zamiaru lub decyzji zachowania objętego zamiarem podżegacza. Z tego punktu widzenia, i mówimy o strukturze znamion typu czynu zabronionego, podżeganie jest zawsze typem skutkowym. Zastosujmy do tego przypadku test usiłowania. Kiedy powiemy, że podżegacz dokonał tego, co opisane zostało w znamionach podżegania? Ano przede wszystkim wówczas, jeżeli po stronie osoby, na którą oddziaływał, po stronie nakłanianego, pojawi się zamiar dokonania czynu zabronionego, do którego dokonania podżegacz nakłania bezpośredniego wykonawcy. Dopóki po stronie bezpośredniego wykonawcy, w związku z oddziaływaniem podżegacza, nie dojdzie do powstania zamiaru
lub decyzji popełnienia zachowania odpowiadającego istocie tego, co objęte jest zamiarem podżeganego, dopóty powiemy, że nakłaniający zmierza do wywołania owego rezultatu, który jednak jeszcze nie nastąpił. Z tej perspektywy znamiona podżegania charakteryzujące autonomiczną czynność nakłaniającego pozwalają twierdzić, że podżeganie ma charakter typu skutkowego, przy czym ten skutek jest bardzo specyficznie określony. Mianowicie oznacza pewną zmianę w stanie świadomości i woli podmiotu bezpośredniego wykonawcy, na który poprzez czynność nakłaniania wpływa podżegacz. Z sytuacją, w której doszło do nakłonienia, mieć będziemy do czynienia wówczas, gdy osoba nakłaniana poweźmie zamiar dokonania czynu zabronionego, stanowiącego przedmiot czynności nakłaniania, albo poweźmie decyzję o realizacji zachowania odpowiadającego obiektywnie istocie tego, co jest charakteryzowane w znamionach czynu zabronionego, stanowiącego przedmiot nakłaniania. Wywołanie takiego stanu, kauzalne oddziaływanie, skutek nakłaniania w postaci zamiaru lub decyzji wywołanej u bezpośredniego wykonawcy, to element łączący się z charakterystyką znamion strony przedmiotowej podżegania. Z tego punktu widzenia podżeganie jest typem skutkowym. Chciałbym, byście Państwo pamiętali, że typy skutkowe oraz typy bezskutkowe to podział oparty wyłącznie na charakterystyce znamion typu czynu zabronionego, a dokładnie odpowiedzi na pytanie, czy w sferze strony przedmiotowej, tam gdzie umieszczone jest znamie czynnościowe, pojawia się tylko charakterystyka zachowania, czy też obok owej charakterystyki zachowania ustawodawca wymaga, by wystąpił jeszcze odrywający się od samego zachowania pewien dodatkowy rezultat zmiana w świecie zewnętrznym. Skutkowość jest zatem wynikiem kształtu znamion strony przedmiotowej typu czynu zabronionego. Stwierdzenie, że użyty dla charakterystyki zachowania karalnego w przypadku podżegania czasownik nakłaniać jest czasownikiem służącym do wyrażania przyczynowości, że zrealizowanie zachowania odpowiadającego istocie nakłaniania to nie tylko podjęcie określonych sposobów oddziaływania na inną osobę, ale również i wywołanie pewnej zmiany w świecie zewnętrznym, która jest zmianą świadomościowo-mentalną, wolontatywną po stronie bezpośredniego wykonawcy, na którego oddziałuje nakłaniający, pozwala nam twierdzić, że podżeganie charakteryzuje znamiona typu skutkowego, gdzie skutkiem jest powstanie zamiaru, jest wywołanie zamiaru albo decyzji podjęcia określonego zachowania po stronie bezpośredniego wykonawcy. Zauważmy jednak, że przeprowadzona do tego momentu analiza odwołuje się wyłącznie do konsekwencji związanych z autonomicznym zachowaniem nakłaniającego. I jedyny wymóg, jaki wynika z tej analizy w kontekście podmiotu będącego bezpośrednim wykonawcą, a więc podmiotu, na którego oddziałuje podżegacz, jest to, że musi on istnieć w chwili czynności nakłaniania i że musi być skonkretyzowany. Ze znamion podżegania wynika, że bezpośredni wykonawca, na którego czynności nakłaniania ukierunkowuje podżegacz, musi istnieć tempo reakcjonalne i musi być skonkretyzowany w odpowiednim stopniu. Że podżeganie to czynność oddziaływania na stan świadomości i woli bezpośredniego wykonawcy, który w momencie, gdy podżegacz podejmuje czynności nakłaniania, istnieje, jest dostatecznie zindywidualizowany i pozwala się opisać. Uwaga. Ta właściwość konstrukcyjna podżegania świetnie oddawana była lakonicznie przez Juliusza Makarewicza, który mówił: podżeganie nie jest możliwe bez bezpośredniego wykonawcy, którego określał mianem sprawcy. Musi istnieć i musi być zindywidualizowany. Z tego wynika,
że podżeganie możliwe jest jedynie ad certam personam w odniesieniu do konkretnej osoby, zindywidualizowanej osoby lub grupy zindywidualizowanych osób. I nie jest możliwe na gruncie polskiego systemu prawa karnego pociąganie do odpowiedzialności karnej za podżeganie ad incertam personam dla nieograniczonej, niezindywidualizowanej, bliżej nieokreślonej grupy podmiotów. Wynika to wprost z treści znamion wyrażonych w artykule 18 paragraf 2 powiązanych z dowolnym przepisem typizującym przestępstwo w formie sprawstwa pojedynczego bezpośredniego. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka. Ta osoba musi istnieć, na tę osobę musi ukierunkować swoje działanie będące nakłanianiem, nakłaniający lub podżegacz. Ta osoba musi się dać zindywidualizować. Nie jest możliwe podżeganie bez bezpośredniego wykonawcy. To element znamion typu podżegania, który podlegał będzie dowodowemu ustaleniu. Ale uwaga, także i to, że musi istnieć bezpośredni wykonawca, że po stronie bezpośredniego wykonawcy, a dokładniej w jego świadomości lub woli podżegacz w wyniku nakłaniania wywołać ma zamiar dokonania czynu zabronionego albo decyzję popełnienia określonego zachowania, nijak nie ma związku z akcesoryjnością. To są autonomiczne elementy znamion podżegania, które łączą się jedynie z przesłankami odpowiedzialności po stronie nakłaniającego. To, co związane jest z akcesoryjnością, to ewentualne wymogi leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy. I tu zobaczymy coś, co jest specyficzne dla polskiej konstrukcji podżegania i pomocnictwa. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego. Łatwo zauważyć, że w tak określonych znamionach podżegania jakkolwiek wystąpić musi, bo jest obiektem bezpośredniego oddziaływania, obiektem, na który ukierunkowane są czynności nakłaniania. Bezpośredni wykonawca, u którego podżegacz chce wywołać zamiar, by dokonał zachowania będącego zabiciem innej osoby, i to wprost wynika ze znamion podżegania, kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego, to zarazem w znamionach podżegania nie przewidziano żadnego warunku, który łączyłby się z ewentualnym zachowaniem bezpośredniego wykonawcy. Podkreślmy to raz jeszcze. To, co wiemy o znamionach podżegania w ramach prowadzonego procesu rekonstrukcji, to to, że obejmują one czynność ukierunkowaną na inną niż nakłaniający osobę, czyli jakiegoś nakłanianego, który musi wystąpić w określonym układzie okoliczności zewnętrznych, który ma być obiektem, na którego kieruje czynności nakłaniania podżegacz, który ma być odpowiednio zindywidualizowany i że czynność nakłaniania ma charakter skutkowy, a skutek mierzy się w ten sposób, że bezpośredni wykonawca, osoba nakłaniana, po zakończeniu tej czynności będzie miała zamiar dokonania czynu zabronionego, do którego nakłania ją podżegacz, albo podejmie decyzję o podjęciu określonego zachowania, które obiektywnie odpowiadać będzie istocie czynu zabronionego. Ale znamiona podżegania nie wymagają poza tym już żadnego więcej rezultatu. W tym szczególności nie wymagają, by po powzięciu zamiaru dokonania czynu zabronionego bezpośredni wykonawca, nasza osoba nakłaniana, podjęła jakiekolwiek zachowanie zmierzające do realizacji wywołanego w wyniku nakłaniania zamiaru. To powoduje, że o ile podżeganie nie jest możliwe przez bezpośredniego wykonawcy, nie jest możliwe bez sprawcy, na którego czynności swoje kieruje nakłaniający, o tyle jest możliwe, jak ujmował to lakonicznie Juliusz Makarewicz, bez sprawstwa. Co więcej, dla odpowiedzialności za podżeganie, za dokonane podżeganie, nie jest potrzebna jakakolwiek aktywność osoby nakłanianej. Z tego wynika, że podstawa odpowiedzialności za podżeganie zasadza się autonomicznie na zachowaniu nakłaniającego. Jest całkowicie niezależna, nieakcesoryjna w związku z zachowaniem bezpośredniego wykonawcy. Ustawodawca nie wymaga bowiem, by doszło
do jakiejkolwiek realizacji zamiaru lub decyzji wywołanej w wyniku nakłaniającego po stronie osoby nakłanianej. To pozwala nam twierdzić, że odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo jest na gruncie polskiego systemu prawa karnego całkowicie nieakcesoryjna. Ale pokazuje jeszcze jedną bardzo specyficzną właściwość. Jakkolwiek intencją nakłaniającego, treścią jego zamiaru bezpośredniego, jest wywołanie sytuacji, w której nakłaniany, a więc osoba, na którą podżegacz oddziałuje, dokona czynu zabronionego, i z punktu widzenia tego typu czynu zabronionego popełnienie go pośrednio przez osobę nakłonioną, to jest jakby istota oddziaływania podżegacza, to odpowiedzialność za podżeganie zasadza się wyłącznie na ocenie czynności nakłaniania i nie wymaga jakiegokolwiek zachowania po stronie bezpośredniego wykonawcy. Charakterystykę, właściwość, specyfikę, nieakcesoryjności odpowiedzialności za podżeganie łatwo będzie dostrzec, zestawiając tę figurę ze sprawstwem polecającym. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają ogólną uwagę, iż jakiekolwiek modyfikacje w zakresie odpowiedzialności za sprawstwo w sposób automatyczny i konieczny powodują modyfikację zakresu odpowiedzialności za niesprawcze formy współdziałania. I pamiętają Państwo, że sprawstwo polecające pojawia się w polskim systemie dopiero w roku 97 wraz z uchwaleniem kodeksu karnego z 97 roku, a zaczyna obowiązywać dopiero z dniem 1 września 98 roku. I przed tą datą wszelkie zachowania, które opierały się na wykorzystaniu uzależnienia innej osoby od kogoś, kto wydaje polecenie, mogły odpowiadać wyłącznie istocie podżegania. Szczególnie stanowczej jego formie, ale to była mocna, stanowcza forma nakłaniania do popełnienia czynu zabronionego. Dopiero pojawienie się sprawstwa polecającego spowodowało, że z zakresu odpowiedzialności za podżeganie ustawodawca wyciągnął te przypadki, w których między nakłaniającym, w cudzysłowie, a nakłanianym istnieje relacja zależności, a nakłanianie przybiera szczególnie stanowczą formę wydania polecenia, któremu nie można się oprzeć, i przeniósł je z niesprawczej formy, jaką jest podżeganie, do sfery odpowiedzialności za sprawcze postaci współdziałania. Wiemy już po ostatnim spotkaniu, że odpowiedzialność za dokonane sprawstwo polecające wymaga zrealizowania dwóch zachowań dwóch różnych osób. Innymi słowy, że znamiona typu sprawstwa polecającego obejmują zachowanie tego, który jest autorem polecenia i od którego uzależniony jest jego adresat, oraz zachowanie adresata polecenia, które polega na wykonaniu znamion typu czynu zabronionego stanowiącego przedmiot polecenia adresowanego do osoby uzależnionej. Że dokonane sprawstwo polecające mieć będzie miejsce wtedy i tylko wtedy, kiedy w sytuacji istnienia uzależnienia dojdzie do wydania polecenia zabójstwa, a adresat polecenia zabójstwa uzależniony jest od jego autora, zabije inną osobę. Że znamiona sprawstwa polecającego opisują w istocie dwa zachowania dwóch różnych osób i wypełnienie przesłanek charakteryzujących każde z tych zachowań decyduje o spełnieniu znamion typu sprawstwa polecającego, a w konsekwencji o jego dokonaniu. To wiemy. Zestawmy ze sobą tak rozumianą konstrukcję sprawstwa polecającego ze znamionami podżegania. Kto chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego. Musi istnieć osoba nakłaniana, ale w znamionach typu podżegania nie wskazuje się na jakiekolwiek warunki związane z zachowaniem osoby nakłanianej, które miałyby zostać spełnione, by doszło do realizacji znamion typu podżegania. Z tego powodu twierdzimy, że podżeganie oparte jest na nieakcesoryjnym modelu odpowiedzialności, że zasadza się na autonomicznej czynności podżegającego, czyli na skutkowym nakłanianiu, na wywołaniu zamiaru lub decyzji, ale nie wymaga jakiejkolwiek formy zachowania bezpośredniego wykonawcy, że opisuje, i to jest może ważne, dwa podmioty pozostające ze sobą w szczególnych relacjach, nakłaniającego i nakłanianego, w strukturze znamion typu podżegania, ale charakteryzuje zachowanie tylko jednej z tych osób, nakłaniającego, nie wymagając, by nakłaniany podejmował chociażby jakiekolwiek czynności mające na celu zrealizowanie tego zamiaru lub decyzji,
którą wywoła po jego stronie w ramach skutecznych czynności nakłaniania podżegacz. Podżeganie nie jest możliwe bez sprawcy, ale jest możliwe bez sprawstwa. Dwa zdania Juliusza Makarewicza. Musi istnieć in concreto, osoba, na którą ukierunkowane są czynności nakłaniania. By nakłanianie zostało uznane za ukończone, musi dojść do wywołania po stronie osoby nakłanianej, która istnieje u owego bezpośredniego wykonawcy, zamiaru lub decyzji dokonania określonego zachowania. W zamiarze nakłaniającego, rozumianego jako czyn zabroniony. Innymi słowy, nie jest możliwe podżeganie bez wyobrażonego i rzeczywiście istniejącego sprawcy. Ale jest możliwe bez jakiegokolwiek zachowania tego podmiotu, na którego ukierunkowane są czynności nakłaniania, a więc możliwe jest podżeganie i pomocnictwo bez sprawstwa. Nie jest możliwe bez sprawcy. To powoduje, że podżeganie nie jest na gruncie polskiego systemu prawa karnego akcesoryjne. Nie zmienia tych twierdzeń w żadnym zakresie treść artykułu 22. Przytoczę ten przepis, który w niektórych wydaniach kodeksu karnego jest bardzo specyficznie oznaczany jako regulacja wyrażająca akcesoryjność odpowiedzialności. Wedle treści artykułu 22 paragraf 1, jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w artykule 18 paragraf 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie. Proszę Państwa, zestawienie, pominijmy paragraf 3 póki co. Zatrzymajmy się wyłącznie w optyce artykułu 18 paragraf 2 i zobaczmy sformułowanie, jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać. O jaki czyn zabroniony w artykule 22 paragraf 1 chodzi? Ano o ten czyn zabroniony, który objęty jest zamiarem bezpośrednim nakłaniającego i którego zamiar dokonania w wyniku skutecznej czynności nakłaniania wywołał po stronie bezpośredniego wykonawcy podżegacz. Wywoławszy zamiar dokonania przestępstwa po stronie podmiotu, na który ukierunkował czynności nakłaniania, podżegacz dokonał typu podżegania. Natomiast osoba nakłaniana może postąpić na wiele różnych sposobów. Może zrealizować w całości to, co wynika z powziętego przez nią, ale powstałego w wyniku skutecznych czynności nakłaniania zamiaru i dokonać czynu zabronionego objętego zamiarem podżegacza. Może usiłować dokonać czynu objętego zamiarem podżegacza. Mówię o bezpośrednim wykonawcy. Może przygotowywać się do ewentualnego usiłowania takiego czynu i może wreszcie nie czynić nic, ale powziąć zamiar dokonania takiego czynu. Proszę zwrócić uwagę, że w przestrzeni dotyczącej zachowania bezpośredniego wykonawcy jako podmiotu, na który oddziałuje podżegacz, mamy do czynienia z czterema różnymi formami zachowania od całkowitej bezczynności, braku jakiejkolwiek aktywności. To jest to makarewiczowskie, istnieje sprawca. On jest już sprawcą, ponieważ podżegacz w wyniku skutecznego nakłaniania wywołał u niego zamiar dokonania czynu zabronionego. Istnieje zatem mentalny sprawca, intelektualno-woluntatywny sprawca, konkretny podmiot, na który oddziaływano, ale nie ma jeszcze żadnego jego zachowania. Nie ma zatem jeszcze sprawstwa. Może być tak, że istnieje ów sprawca i podejmuje czynności zmierzające do przygotowania się do dokonania tego, co objęte jest jego zamiarem wynikającym czy z czynności nakłaniania, może podjąć zachowanie zmierzające bezpośrednio do, czyli usiłować i wreszcie może dokonać tego, co wynika z zamiaru wywołanego przez nakłanianie. Cztery różne elementy. Z punktu widzenia znamion podżegania nie mają żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, w jakim stadium zaawansowania znajdzie się zachowanie bezpośredniego wykonawcy, jeśli tylko podżegacz wywołał u niego w wyniku własnej aktywności będącej nakłanianiem zamiar dokonania czynu zabronionego, to nawet jeśli ten, u którego zamiar ów powstał, bezpośredni wykonawca, nie uczyni nic, podżeganie jest dokonane. Oczywiście inaczej wyglądać będzie kompleksowa ocena tego, co łączy się z czynnościami nakłaniania oraz aktywnością osoby nakłonionej. 22 paragraf 2 mówi tylko tyle. Jeżeli doszło do nakłonienia,
ale bezpośredni wykonawca, obiekt czynności nakłaniania, tylko usiłował dokonać czynu zabronionego, podżegacz odpowie jak za usiłowanie. Chciałbym zwrócić uwagę na językowe ujęcie tego przepisu. Nie stanowi się w nim, że podżegacz będzie odpowiadał za usiłowanie. Wskazuje się, że podżegacz odpowie jak za usiłowanie. Ma być potraktowany tak, jak gdyby jego zachowanie znalazło się wyłącznie w stadium usiłowania. Ustawodawca zupełnie świadomie w taki sposób kształtuje treść artykułu 21, paragraf 2. Ma bowiem jasność, że konstrukcyjnie znamiona podżegania wyrażone w artykule 18, paragraf 2 i odpowiednim przepisie części szczególnej lub przepisie pozakodeksowym, to Państwo już świetnie wiedzą, określają przesłanki dokonania w taki sposób, że wystarczy, by doszło do wywołania zamiaru popełnienia czynu zabronionego po stronie bezpośredniego wykonawcy i nie wymagają znamiona podżegania lub pomocnictwa jakiejkolwiek aktywności po stronie tej osoby. Skoro tak, to podżeganie jest dokonane wtedy, kiedy skutecznie doprowadzono do powstania zamiaru dokonania czynu zabronionego po stronie podmiotu, na który oddziaływał nakłaniający, czyli podżegacz. Jeśli chcemy w jakikolwiek sposób modyfikować odpowiedzialność, to możemy to robić wyłącznie na płaszczyźnie wymiaru kary i innych instytucji o charakterze redukcyjnym. I temu służy artykuł 22, paragraf 1 i wskazuje, jeżeli jednak bezpośredni wykonawca zatrzymał się w stadium usiłowania, to i podżegacz, mimo iż dokonał swojego czynu, odpowie jak za usiłowanie. I zobaczmy paragraf 2 tego samego, czyli artykułu 22 przepisu. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, jeżeli bezpośredni wykonawca nie wszedł nawet w stadium usiłowania, mimo że podżegacz wywołał u niego zamiar dokonania czynu zabronionego, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia w stosunku do podżegania. To kryminalno-polityczna decyzja, która stwarza możliwość złagodzenia odpowiedzialności za dokonane podżeganie lub pomocnictwo ze względu na stadium zaawansowania bezpośredniego wykonawcy. Ale proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o złagodzeniu konsekwencji związanych z przypisaniem odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo, które ma autonomicznie ukształtowane znamiona, a nie o warunkach, które muszą być spełnione, by uznać, że doszło do realizacji znamion typu podżegania i pomocnictwa. To twierdzenie jest niezwykle istotne. By mówić o akcesoryjności odpowiedzialności za podżeganie, musielibyśmy w strukturze znamion typu podżegania mieć wprowadzone przesłanki, które łączą się z zachowaniem bezpośredniego wykonawcy, czyli tej osoby, na którą oddziałuje podżegacz i których wypełnienie jest warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej podżegacza, a których brak w realiach konkretnego stanu faktycznego powoduje, iż tej odpowiedzialności nie można podżegającemu przypisać. To jest istota akcesoryjności na gruncie koncepcji Teilnahme. O takiej akcesoryjności nie ma mowy na gruncie polskiego systemu prawa karnego. Zarazem, wracając raz jeszcze do owej przestrzeni związanej z możliwymi zachowaniami bezpośredniego wykonawcy po tym, jak podżegacz wywołał u niego zamiar popełnienia czynu zabronionego. On może dokonać tego czynu, najdalej idąca formuła, i może nie uczynić nic, ale powziąć zamiar. W każdej z tych sytuacji podżeganie zostało dokonane. Ale z punktu widzenia globalnej oceny wartości chronionych przez prawo karne przy specyficznym pośrednim oddziaływaniu podżegacza na to, co społecznie cenne, to chcąc, aby inna osoba zabiła człowieka, nakłania ją do tego, o co chodzi podżegaczowi, o wywołanie zamiaru popełnienia zabójstwa po stronie osoby, na którą oddziałuje, nakłaniając ją do tego, a w dalszej perspektywie o dokonanie tego zabójstwa przez osobę przez siebie nakłonioną. W istocie zatem, jakkolwiek odpowiedzialność podżegacza zasadza się na autonomicznej ocenie jego własnej aktywności, to ma swoje dopełnienie w zachowaniu bezpośredniego wykonawcy. I zdaje się chyba nie wywoływać większych kontrowersji teza, że podżeganie połączone z dokonaniem czynu zabronionego przez nakłanianego to ze społecznego punktu widzenia coś o wiele bardziej nagannego niż sytuacja, w której podżeganie kończy się wywołaniem zamiaru dokonania czynu zabronionego, ale bezpośredni wykonawca nie czyni już nic więcej. Jakkolwiek z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności za podżeganie te sytuacje się nie różnią,
poczekacz uczynił wszystko, co istotne z punktu widzenia znamion tego typu czynu zabronionego, no to można twierdzić, że istnieje dobre uzasadnienie, by różnicować konsekwencje przypisania odpowiedzialności za podżeganie w zależności od tego, z czym łączy się ono w kontekście zachowania bezpośredniego wykonawcy, a więc osoby nakłanianej. I tym tropem rozumowania podąża polski ustawodawca, regulując w artykule 22 przesłanki modyfikacji konsekwencji wynikającej z przypisania odpowiedzialności za dokonanie podżegania i pomocnictwa. To jest w jakiś sposób powiązanie zakresu odpowiedzialności na płaszczyźnie wymiaru kary z zachowaniem albo ze stadium zaawansowania zachowania bezpośredniego wykonawcy, ale nie jest to konstrukcyjne powiązanie odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo z przesłankami, które łączą się z odpowiedzialnością bezpośredniego wykonawcy. Nie jest to zatem akcesoryjność odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo o takim znaczeniu i sensie, w jakim pojęcie akcesoryjności było i jest wykorzystywane na gruncie koncepcji udziału w cudzym przestępstwie. Z tego punktu widzenia, więc z perspektywy akcesoryjności, odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo jest odpowiedzialnością całkowicie samodzielną i nieakcesoryjną. Występuje jednak pewne kwantum, pewien element uzależnienia stopnia natężenia skutków odpowiedzialności na poziomie wymiaru kary w powiązaniu ze stadium zaawansowania zachowania bezpośredniego wykonawcy. Jeśli państwo będą twierdzić, że mamy do czynienia na gruncie polskiego rozwiązania z elementami akcesoryjności na płaszczyźnie określania konsekwencji za dokonane podżeganie lub pomocnictwo, to będzie to twierdzenie prawdziwe. Nie będzie jednak uznane za adekwatne wtedy, gdy opierać się będzie na tezie, iż 22 w paragrafie 1 lub 2, wyraża elementy akcesoryjności odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo na gruncie polskiego systemu prawa karnego w rozumieniu akcesoryjności właściwej dla analiz dotyczących przesłanek, podstaw i zakresu odpowiedzialności za niesprawcze postaci współdziałania w kontekście koncepcji udziału w cudzym przestępstwie. I zanim zakończymy dzisiejsze spotkanie, to dwie jeszcze uwagi dotyczące kwestii strony podmiotowej podżegania w relacji z zachowaniami nieumyślnymi. W jakimś momencie dzisiejszego wywodu starałem się wskazać, że artykuł 18 paragraf 2 i odpowiednio artykuł 18 paragraf 3 możemy połączyć z każdym przepisem typizującym zawartym w części szczególnej kodeksu karnego albo z każdym przepisem typizującym zawartym w ustawach pozakodeksowych. I państwo świetnie przecież wiedzą, że przepisy typizujące z punktu widzenia znamion strony podmiotowej mają charakter przepisów statujących przestępstwa umyślne albo nieumyślne. I z kolei z uporem godnym lepszej sprawy kilkanaście razy podczas dzisiejszego spotkania podkreślono, że podżeganie ma autonomicznie określoną stronę podmiotową, jest umyślne i to jeszcze z zawężeniem wyłącznie do działania cum dolo directo z zamiarem bezpośrednim. Nie jest możliwa odpowiedzialność za podżeganie już z zamiarem wynikowym. Z oczywistych względów nie ma podstaw do konstruowania przesłanek odpowiedzialności za podżeganie nieumyślne na gruncie polskiego systemu prawa karnego. Jak te twierdzenia ze sobą pogodzić? W jaki sposób połączyć umyślną ze swej istoty, powiązaną wyłącznie z zamiarem bezpośrednim konstrukcję podżegania z typami nieumyślnymi? W kilku zdaniach spróbuję to jeszcze dzisiaj opisać. Ponieważ jako egzemplifikację wykorzystałem dzisiaj artykuł 148 z uwagi na jego syntetyczność formy, to w tym momencie, jeśli pojawia się problematyka nieumyślności, chciałbym sięgnąć do jego nieumyślnego odpowiednika, czyli artykułu 155, który podczas jednego z poprzednich wykładów był błędnie przeze mnie oznaczany cyferką 152. W artykule 155 wyczytamy, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze. Bez żadnej wątpliwości znamiona typu opisanego w artykule 155 w odniesieniu do formy sprawczej obejmują zachowania nieumyślne, a więc takie, które opowiadają w istocie skonkretyzowanej, zdefiniowanej termin dowolny w artykule 9 paragraf 2. Połączmy 155 z artykułem 18 paragraf 2. Kto chcąc, aby inna osoba nieumyślnie spowodowała śmierć człowieka,
nakłania ją do tego. Znamiona obejmujące podżeganie do nieumyślnego spowodowania śmierci. Specyficzna formuła. Proszę zwrócić uwagę, kto chcąc, aby inna osoba nieumyślnie spowodowała śmierć człowieka, nakłania ją do tego. Co w istocie jest objęte zamiarem nakłaniającego? Skutek śmiertelny wywołany przez inną osobę, którą nakłaniający spróbuje skłonić do wypełnienia obiektywnej istoty czynu. Nie ma żadnej wątpliwości, że umyślność zachowania bezpośredniego wykonawcy, na którego oddziaływuje nakłaniający, jak i umyślność odniesiona do skutku jest niekwestionowana po stronie nakłaniającego. To, co specyficzne w takim układzie, to wykorzystanie konstrukcji błędu. W istocie nakłaniający w takim przypadku dąży nie tyle do wywołania zamiaru dokonania przestępstwa zabójstwa, ale do spowodowania, by obiekt bezpośredniego oddziaływania, bezpośredni wykonawca, podjął decyzję zrealizowania określonego zachowania, która z jego punktu widzenia nie będzie objęta umyślnością, ale w perspektywie intencji, czyli świadomości i woli nakłaniającego, będzie to zachowanie o takiej obiektywnej istocie, które doprowadzi do powstania skutku śmiertelnego, którego sprawca nakłaniający, czyli podżegacz, chce. W ten sposób będziemy mieli do czynienia ze złożeniem umyślnego co do istoty podżegania z nieumyślnym sprawstwem bezpośrednim. Fundamentem takiego układu jest błąd, jaki nakłaniający wywołuje po stronie podmiotu będącego bezpośrednim wykonawcą. Zamiarem nakłaniającego jest w takim układzie sytuacyjnym doprowadzenie do powstania decyzji o zrealizowaniu określonego zachowania przez bezpośredniego wykonawcę, o którym bezpośredni wykonawca nie będzie wiedział, nie będzie tego świadomy i nie będzie tego obejmował elementami własnej woli, że skutkować będzie wywołaniem śmierci, jak wymaga się tego w analizowanym przykładzie, ale nakłaniający obejmował będzie te wszystkie elementy stanem świadomości i chęcią. Te przypadki na gruncie polskiego systemu prawa karnego prowadzić będą do odpowiedzialności za umyślne podżeganie i jeśli dojdzie do dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, za nieumyślne sprawstwo pojedyncze bezpośrednie. Dla zróżnicowania odpowiedzialności na płaszczyźnie strony podmiotowej między podżegaczem a bezpośrednim wykonawcą, czyli sprawcą pojedynczym, dobrą podstawą jest treść artykułu 21. Okoliczności osobiste wyłączające i łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną uwzględnia się tylko do osoby, której dotyczą. I bardzo ważna regulacja poprzedzająca tą sferę. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Artykuł 20, przytoczony przed chwilą, jednoznacznie wskazuje na niezależność, indywidualizację odpowiedzialności każdego ze współdziałających w granicach przypisywalnej mu subiektywnie sfery świadomościowo-woluntatywnej. W związku z powyższym nie ma żadnych przeszkód, by przypisując odpowiedzialność za objęte umyślnością zachowanie nakłaniającego, który oddziałuje na bezpośredniego wykonawcę, wywołując po jego stronie błąd co do istoty i sensu zachowania,
którego decyzję popełnienia u niego w wyniku czynności nakłaniania wywołuje. Ale nakłaniający jest w pełni świadomy i tego chce, co wynikać będzie z nieobjętego świadomością i wolą przez bezpośredniego wykonawcę jego przyszłego zachowania. Ma podjąć, nie będąc tego świadomy i tego nie chcąc, bezpośredni wykonawca, zachowanie, które z punktu widzenia stanu świadomości i woli nakłaniającego będzie wywołaniem skutku śmiertelnego trzeciej osoby. Zdaje się w takim układzie sytuacyjnym niekontrowersyjne twierdzenie, że podżegacz, wprowadzając w błąd bezpośredniego wykonawcę i wywołując u niego decyzję podjęcia określonego zachowania, w istocie realizuje znamiona typu opisanego w artykule 148, przepraszam, artykuł 18, paragraf 2, w związku z artykułem 148, paragraf 1. On chce, aby inna osoba dokonała czynu w postaci zabicia człowieka i obejmuje to świadomością. Bezpośredni wykonawca pozostaje w odmiennym stanie świadomościowym i ma inaczej ukształtowaną sferę voluntatywną. W związku z powyższym przypisze mu się, jeśli dokona swojego zachowania, odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka. Pozwoli to rozwiązać dylemat tak zwanego niewłaściwego podżegania do przestępstw nieumyślnych. Dlaczego mówi się o tej formule niewłaściwe podżeganie do przestępstw nieumyślnych? Ponieważ z punktu widzenia umyślności jako przesłanki określającej podstawę odpowiedzialności za podżeganie, wszystkie elementy objęte są umyślnością nakłaniającego. Jest to zatem bez wątpienia przypadek umyślnego podżegania. Tyle tylko, że powiązane z odmiennością voluntatywną intelektualną po stronie bezpośredniego wykonawcy, jeśli zderzyć sferę świadomości i woli bezpośredniego wykonawcy ze sferą świadomości i woli nakłaniającego. Nakłaniający działał będzie z przesłankami uzasadniającymi twierdzenie, że spełnione są u niego warunki do uznania, iż działał cum dolo directo. Bezpośredni wykonawca działał będzie nieumyślnie. Pozwoli nam to zróżnicować zakres odpowiedzialności nakłaniającego i bezpośredniego wykonawcy, a więc współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego, zgodnie z zasadą wyrażoną w artykule 20 Kodeksu Karnego. Każdy ze współdziałających odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Nie ma natomiast możliwości budowania typów, które określałyby tak zwane właściwe, nieumyślne podżeganie do przestępstwa nieumyślnego. I nie ma takiej możliwości z tego powodu, że wyklucza ją treść artykułu 18, paragraf 2. 18, paragraf 2, wymagając umyślności po stronie nakłaniającego, która odnoszona jest do skomplikowanej struktury znamion tego typu czynu zabronionego, w istotnej części przenoszonych z przepisów typizujących, powoduje, że nie ma podstaw do pociągania do odpowiedzialności za tak zwane właściwe, nieumyślne podżeganie do przestępstwa nieumyślnego, to jest nakłanianie na przykład do podjęcia nieostrożnych sposobów zachowania, które wywoływać mogą skutek, ale z wyłączeniem elementów świadomości lub woli. Sfera, która mieści się w zakresie niewłaściwego podżegania czy właściwego podżegania do przestępstwa nieumyślnego, jest poza zakresem odpowiedzialności za niesprawcze postaci współdziałania, może być natomiast rozwiązywana poprzez adekwatne używanie kryteriów obiektywnej przypisywalności skutku i wyznaczenie granic odpowiedzialności za sprawstwo przestępstwa skutkowego. Innymi słowy, dylemat kryminalizacyjny związany z właściwym podżeganiem lub właściwym pomocnictwem do przestępstwa nieumyślnego, nieumyślnym podżeganiem do przestępstwa nieumyślnego, niekaralnym w formie postaci niesprawczego współdziałania na gruncie polskiego systemu prawa karnego ze względu na bazowe warunki odpowiedzialności za te postaci wynikające z koncepcji Makarewicza w pewnych przypadkach, i to chciałbym raz jeszcze bardzo silnie zaznaczyć, może prowadzić do odpowiedzialności nieumyślnie nakłaniającego albo nieumyślnie ułatwiającego za sprawstwo przestępstwa skutkowego. No i zamykajmy dzisiejsze spotkanie jednym, jak się wydaje, być może dopełniającym stwierdzeniem.
Otóż nie ma odpowiedzialności karnej za właściwe, nieumyślne podżeganie do przestępstwa nieumyślnego. W miejsce wyłączonej konstrukcyjnie odpowiedzialności za nieumyślne podżeganie lub nieumyślne pomocnictwo do przestępstwa nieumyślnego możliwe jest rozważenie odpowiedzialności za sprawstwo przestępstwa skutkowego, jeśli zrealizowane zostaną kryteria obiektywnego przypisania skutku. Ale z tych twierdzeń wynika, że w odniesieniu do przestępstw formalnych konsekwencją braku podstaw do odpowiedzialności za właściwe nieumyślne podżeganie do przestępstwa nieumyślnego jest bezkarność tej kategorii zachowań w tym obszarze. W odniesieniu do przestępstw materialnych w pewnej sferze. To, co nie jest objęte nieistniejącą konstrukcją nieumyślnego podżegania do przestępstwa nieumyślnego, może spotkać się z prawnokarną reakcją w związku z odpowiedzialnością za nieumyślne spowodowanie określonego skutku, gdy spełnione są kryteria obiektywnego przypisania. Tyle słów na dzisiaj. Pozostałe elementy związane z krótkim odniesieniem właściwości konstrukcyjnych podżegania do tego, co tyczy pomocnictwa, dwoma uwagami dotyczącymi charakterystyki pomocnictwa przez zaniechanie oraz rekonstrukcją podstaw odpowiedzialności za tak zwane stadia popełnienia przestępstwa postaram się Państwu przedstawić podczas spotkania w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo, życząc dobrego popołudnia. Do widzenia. Przygotowaniem chciałbym zamknąć uwagi dotyczące odpowiedzialności za niesprawcze postaci współdziałania kilkoma kwestiami dotyczącymi specyfiki konstrukcji zawartej w artykule 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego określającej podstawy odpowiedzialności za pomocnictwo. Przepis ten ma w porównaniu z artykułem 18 paragraf 2 dość rozbudowaną strukturę, obejmuje trzy zasadnicze elementy. Postaram się przytoczyć jego treść, a następnie odwołując się do tego, co zostało już powiedziane w odniesieniu do podżegania i ma bezpośrednie zastosowanie do pomocnictwa, poddać szczegółowej analizie wyłącznie te aspekty regulacji odnoszącej się do pomocnictwa, które wykazują daleko idącą specyfikę i przesądzają o odrębności tej niesprawczej postaci popełnienia przestępstwa od podżegania w zakresie dotyczącym zachowań o charakterze biernym. Zgodnie z treścią artykułu 18 paragraf 3 odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji. Odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Zestawiając ze sobą zawartość normatywną artykułu 18 paragraf 3 z jego odpowiednikiem dotyczącym podżegania, czyli artykułem 18 paragraf 2, zauważyć można, że zasadniczo przepisy te oparte zostały na dokładnie tej samej koncepcji odpowiedzialności za niesprawcze postaci współdziałania i w tym zakresie chciałbym odesłać do rozważań prowadzonych podczas ostatniego i przedostatniego wykładu, na których poddano analizie założenia koncepcji Makarewicza w kontekście jej aktualnego wyrazu zawartego w przepisach artykułu 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego z 1997 roku. W tym miejscu chciałbym jedynie zwrócić uwagę na pewne odmienności dotyczące przesłanek i zakresu odpowiedzialności za pomocnictwo w porównaniu z odpowiedzialnością za podżeganie. Pierwsza ujawnia się na płaszczyźnie charakterystyki strony podmiotowej. Jak Państwo pamiętają, przepisy artykułu 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3 są uznawane za przepisy zrębowe, a więc statuujące zasadnicze elementy znamion typu podżegania lub pomocnictwa do konkretnego przestępstwa rodzajowego opisanego w przepisach części szczególnej lub tzw. przepisach pozakodeksowych. Zrębowość konstrukcji wyrażonych w artykule 18 paragraf 2 i paragraf 3 obejmuje między innymi i to, że elementy dotyczące strony podmiotowej podżegania lub pomocnictwa są autonomicznie charakteryzowane w tych właśnie przepisach, a przepisy części szczególnej lub przepisy pozakodeksowe stanowią dla nich jedynie elementy uadekwatniające treściowo zawartość normy sankcjonującej stanowiącej podstawę odpowiedzialności za te niesprawcze postaci popełnienia przestępstwa. Odmienność między podżeganiem a pomocnictwem tkwi w charakterystyce elementów związanych z umyślnością.
O ile bowiem w przypadku podżegania ustawodawca jednoznacznie przesądza, że można się go dopuścić działając wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, co wynika ze sformułowania kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego użytego w artykule 18 paragraf 2, o tyle w przypadku pomocnictwa formuła strony podmiotowej ujęta została w sposób pełny. Ustawodawca w tym przepisie posługuje się sformułowaniem kto w zamiarze, odsyłając tym samym do treści artykułu 9 paragraf 1 w zakresie charakterystyki normatywnej pojęcia zamiar na gruncie ustawy, jaką jest kodeks karny. Pamiętamy, że w treści artykułu 9 paragraf 1 zamiar jest charakteryzowany zarówno jako zamiar bezpośredni, jak i zamiar wynikowy, ponieważ ustawodawca w treści artykułu 18 paragraf 3 w żadnym zakresie nie ogranicza pojęcia zamiaru. W przeciwieństwie do tego, co czyni w kontekście artykułu 18 paragraf 2, stwierdzić należy, że pomocnictwo możliwe jest zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i z zamiarem wynikowym. Warto odnotować w tym kontekście, że istnieje dość istotna różnica zakresowa odpowiedzialności za te niesprawcze formy popełnienia przestępstwa na płaszczyźnie strony podmiotowej. Podżeganie zawężone jest, podkreślmy to raz jeszcze, wyłącznie do działania z zamiarem bezpośrednim. Pomocnictwo obejmuje obie postaci umyślności i w tej części, której pozwala pociągnąć ułatwiającego popełnienie czynu zabronionego do odpowiedzialności za zachowania zrealizowane z zamiarem wynikowym, obejmuje szerszy zakres odpowiedzialności, niż wynikałoby to z konstrukcji przewidzianej w artykule 18 paragraf 2. Po drugie, artykuł 18 paragraf 3 charakteryzuje w sposób ogólny istotę zachowania określanego mianem pomocnictwa. Wskazując, że pomocnictwo polega na ułatwieniu popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. To bardzo pojemna formuła. Odnosi się bowiem do zachowania, które przybierać może różną postać, zaznaczmy od razu, mając na uwadze całą zawartość treściową artykułu 18 paragraf 3, że ułatwienie popełnienia czynu zabronionego może wyrażać się zarówno w określonym działaniu podmiotu dokonującego określonych zabiegów mających na celu stworzenie lepszej sytuacji dla popełnienia czy dla dokonania czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego, jak i, co wynika wprost z treści artykułu 18 paragraf 3 in fine, może polegać na niepodjęciu nakazanych czynności, których istota sprowadza się do zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. Ułatwienie jako ogólna formuła pomocnictwa może zatem zostać zrealizowane w konkretnym przypadku zarówno przez działanie, co będzie zasadą, jak i przez zaniechanie. Z tego powodu możemy powiedzieć, że pomocnictwo w kontekście odkrycia istoty sposobów ułatwiania, które mogą przejawiać się zarówno działaniem, jak i zaniechaniem, w sposób specyficzny charakteryzuje podmiot typu pomocnictwa do konkretnego przestępstwa rodzajowego. O ile w przypadku pomocnictwa z działania, w którym ułatwianie polega na podjęciu określonych czynności przez podmiot działający z zamiarem ukierunkowanym na ułatwienie dokonania czynu zabronionego przez inną osobę mającą w tym układzie status sprawcy czy wykonawcy bezpośredniego, o tyle w przypadku, gdy ułatwianie polega na niepodjęciu nakazanych w określonych okolicznościach czynności, nakazanego w określonych warunkach działania, pomocnictwo staje się typem o charakterystyce indywidualnej. Wynika to zarówno z istoty opisu zawartego w artykule 18 paragraf 3, jak i charakterystyki pomocnictwa jako szczególnie skutkowego typu czynu zabronionego w zestawieniu z zawartością treściową artykułu 18 paragraf 3 in fine. Przypomnijmy raz jeszcze, że w drugiej części analizowanego w tym momencie przepisu ustawodawca stanowi, iż odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Nie ma żadnej wątpliwości, że w odniesieniu do ułatwiania, które objawia się brakiem nakazanego działania, odpowiedzialność za pomocnictwo zakorzeniona jest na ciążącym na pomocniku szczególnym prawnym obowiązku niedopuszczenia do popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Z tego sformułowania wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pomocnictwo przez zaniechanie zawężone jest do pewnej kategorii podmiotów,
które w momencie, w którym nie podejmują nakazanego ich działania, znajdują się w sytuacji aktualizacji dotyczącego ich obowiązku podjęcia określonego rodzaju czynności, których istotą i celem jest zapobieżenie popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. W takim układzie sytuacyjnym, w którym podmiot będący pomocnikiem jest w sposób prawny szczególnie zobowiązany do zapobieżenia popełnienia przestępstwa przez inną osobę, nie podjęcie przez niego nakazanego działania, a więc zaniechanie wypełnienia ustawowej powinności wynikającej z konkretnej indywidualnej normy nakładającej na niego obowiązek określonego sposobu zachowania, może być traktowane jako ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. Proszę zwrócić uwagę, że zestawienie ze sobą dwóch form ułatwiania, a więc ułatwiania przez działanie i przez zaniechanie, pozwala dostrzec również istotną między nimi odmienność. O ile w przypadku ułatwiania przez działanie chodzi o podjęcie określonego rodzaju czynności, określonego rodzaju zachowań, które skutkować będą pewną zmianą sytuacyjną, gdy po zachowaniu pomocnika, którego istota sprowadza się do ułatwiania, popełnienie czy dokonanie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę będzie łatwiejsze, w większym stopniu prawdopodobne niż w sytuacji, gdyby zachowania pomocnika nie zrealizowano. Ułatwianie przez działanie jest zatem zestawem czynności, zestawem działań, określonym zachowaniem, skutkującym wywołaniem określonej zmiany sytuacyjnej, którą można by określić mianem skutku w karnoprawnym sensie, powodującej, że popełnienie przestępstwa po czynnościach pomocnika jest łatwiejsze niż byłoby to w sytuacji, gdyby nie podjął on swojej aktywności realizowanej z zamiarem. O tyle w przypadku zaniechania ułatwienie polega na niepodjęciu działań, które mają na celu uniemożliwienie, zapobieżenie dokonania czynu zabronionego przez inną osobę. Innymi słowy, pomocnictwo przez zaniechanie to tylko powstrzymanie się podmiotu szczególnie zobowiązanego od zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. O ile w przypadku pomocnictwa przez działanie możemy mówić o istnieniu szczególnych kauzalnych więzi między stanem rzeczy wynikającym z zachowania pomocnika zmierzającego do ułatwienia dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, to z zachowania, to z działania pomocnika wynika zmieniony układ sytuacyjny, w którym popełnienie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę jest łatwiejsze lub też bardziej prawdopodobne, co pozwala określić takie zachowanie jako ułatwianie dokonania czynu zabronionego przez inną osobę. O tyle w przypadku pomocnictwa przez zaniechanie o owych kauzalnych więziach nie ma mowy. Dostrzec można daleko idące podobieństwo odpowiedzialności za pomocnictwo przez zaniechanie z podstawami odpowiedzialności za zaniechanie, w szczególności za zaniechania znamienne skutkiem. Jak Państwo być może pamiętają, w tym obszarze bardzo silnie akcentowano, że zaniechania z punktu widzenia relacji kauzalnych nie są uznawane za przyczynowe, opierają się jednak na hipotetycznym użyciu więzi kauzalnych dla oceny bezczynności określonego podmiotu. W przypadku zaniechania znamiennego skutkiem oraz w przypadku pomocnictwa przez zaniechanie istotne jest nieuruchomienie przez podmiot zobowiązany do podjęcia określonego działania przyczynowości przeciwstawnej, a więc niezaktualizowanie zachowania, którego wypełnienie skutkowałoby przerwaniem więzi kauzalnych prowadzących do dokonania czynu zabronionego. W tym sensie pomocnictwo opiera się na analizie hipotetycznych więzi kauzalnych i formalnej powinności podjęcia działania, którego celem jest zapobieżenie popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Ułatwienie dokonania tego czynu polega na odstąpieniu działającego z zamiarem pomocnika od zrealizowania nakazanych mu powinności, które gdyby zostały wypełnione. Wedle naszej wiedzy o prawidłowościach rządzących otaczającym nas światem skutkowałyby wykluczeniem możliwości dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Ten element
identycznie ukształtowany w przypadku pomocnictwa przez zaniechanie, jak przesłanki odpowiedzialności za skutek wywołany przez zaniechanie, a więc opierający się na hipotetycznej kauzalności i braku aktualizacji przyczynowości przeciwstawnej, której realizacja miałaby zapobiegać powstaniu sytuacji niepożądanej z punktu widzenia prawa karnego, bo stanowiącej zagrożenie lub naruszenie dobra prawnego i wypełnienie znamion typu czynu zabronionego, powoduje, iż obie postaci, pomocnictwo przez działanie i pomocnictwo przez zaniechanie, traktowane są jako równorzędne formy popełnienia tej niesprawczej postaci typu czynu zabronionego. Dodajmy, zestawiając ze sobą konstrukcje określające podstawy odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, że także w tym obszarze zakres odpowiedzialności za pomocnictwo został ukształtowany szerzej niż zakres odpowiedzialności za podżeganie. Podżeganie zasadniczo ze względu na istotę czynności, która opisana jest przez ustawodawcę jako nakłanianie, a więc uruchomienie ciągów kauzalnych, które głównie ze względu na przekaz informacyjny prowadzić mają do powstania zmiany w świecie zewnętrznym w postaci powzięcia zamiaru lub decyzji określonego zachowania po stronie bezpośredniego wykonawcy, ograniczają odpowiedzialność karną za tę niesprawczą postać popełnienia, czyli podżeganie, wyłącznie do zachowań polegających na działaniu realizowanym z zamiarem bezpośrednim. Z kolei w przypadku analizowanego podczas dzisiejszego spotkania pomocnictwa możemy wskazać, że z punktu widzenia strony podmiotowej, o czym była już mowa, obejmuje on odpowiedzialność szerzej zakreśloną, możliwe jest również pomocnictwo cum dolo eventuali z zamiarem wynikowym, a także określa podstawy odpowiedzialności za pomocnictwo przez zaniechanie, opierając się na szczególnym statusie podmiotu zobowiązanego, a więc takiego, na którym ciążył prawny szczególny obowiązek podjęcia działań mających na celu zapobieżenie, czyli niedopuszczenie do popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Wracając na moment do ogólnego ujęcia istoty pomocnictwa jako ułatwiania popełnienia czynu zabronionego, chciałbym zaakcentować, że bez wątpienia w przypadku działania chodzi tutaj o zachowania, które mają charakter skutkowy. Rezultatem realizowanych przez pomocnika czynności, których istota jest przykładowo wymieniona w treści artykułu 18 paragraf 3, jest wywołanie wskazywane już kilkakrotnie podczas dzisiejszego spotkania zmiany sytuacyjnej, w której prawdopodobieństwo, możliwość, sposób popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę jest zdecydowanie większe, popełnienie tego przestępstwa jest łatwiejsze niż w sytuacji, gdyby pomocnik nie podjął swojej aktywności. Ułatwianie jest zatem stworzeniem pewnej przestrzeni, w której zwiększa się prawdopodobieństwo, jest łatwiejsze popełnienie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. W przypadku pomocnictwa przez zaniechanie jest to niepodjęcie działań, których realizacja skutkowałaby wyłączeniem uniemożliwieniem popełnienia przestępstwa przez bezpośredniego wykonawcę. Z punktu widzenia działania, czyli pomocnictwa ułatwiania przez działanie, treść artykułu 18 paragraf 3 wskazuje na przykładowe sposoby ułatwiania popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. I wskazuje się tu po zwrocie w szczególności zachowania polegające na dostarczaniu narzędzi, dostarczaniu środka przewozu, udzieleniu rady lub informacji. Wskażmy zatem trzy elementy. Po pierwsze, wyliczenie zawarte w artykule 18 paragraf 3 odnoszące się do możliwych sposobów ułatwiania popełnienia czynu zabronionego przez działanie ma charakter przykładowy. Wskazuje zatem na pewną esencję, istotę zachowań, których rezultatem jest owa zmiana sytuacyjna, ułatwienie popełnienia przez inną osobę czynu zabronionego, której sens sprowadzić można do stworzenia takich okoliczności przez pomocnika, które zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Z punktu widzenia wymienionej tutaj charakterystyki przykładowych czynności będących ułatwianiem popełnienia czynu zabronionego, warto dostrzec rozróżnienie pomocnictwa polegającego na dostarczeniu środka lub narzędzia
oraz pomocnictwa polegającego na udzieleniu rady lub informacji. To pierwsze, czyli dostarczenie środków lub narzędzi, określa się czasami mianem pomocnictwa fizycznego. Owa fizykalność pomocnictwa obejmuje tutaj zachowania mające swoje zewnętrzne substraty o charakterze przedmiotowym, których realizacja łączyć się może bezpośrednio z dokonaniem czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, który formy przedmiotowego wsparcia uzyskiwane od pomocnika wykorzystać może do dokonania czynu zabronionego rozumianego szeroko. Dostarczenie narzędzia lub dostarczenie środka przewozu to bez wątpienia elementy, które tworzą nową sytuację faktyczną, w ramach której bezpośredni wykonawca może albo użyć dostarczonych mu przez pomocnika przykładowych narzędzi i przy ich pomocy zrealizować znamie czynnościowe typu czynu zabronionego, którego popełnienie ułatwia pomocnik, albo może użyć środka przewozu, albo w tym sensie, że podobnie jak w przypadku narzędzia, będzie go wykorzystywał do realizacji znamion czynnościowych, albo będzie go używał w szerokim kontekście łączącym się z realizacją znamion typu czynu zabronionego. To, co istotne z punktu widzenia pomocnictwa fizycznego, to fakt ograniczenia do elementów strony przedmiotowej, do powiązania tych zachowań z określonymi czynnościami, które łączą się bezpośrednio z zachowaniem opisanym w strukturze znamion strony przedmiotowej typu czynu zabronionego, jaki popełnić ma bezpośredni wykonawca, i ograniczenie ułatwiania wyłącznie do tego obszaru. Pomocnik udzielając narzędzia, czy dostarczając narzędzia albo środka przewozu, oddziałuje na sferę przedmiotową przyszłego zachowania bezpośredniego wykonawcy, stwarzając mu możliwość realizacji czynu zabronionego, ale w żadnym zakresie nie wpływa na stan jego świadomości i woli. Przypomnę uwagi dotyczące tak zwanego niewłaściwego podżegania lub pomocnictwa do przestępstwa nieumyślnego. Z pomocnictwem mieć będziemy do czynienia zarówno w takiej sytuacji, gdy ułatwiający dostarczy narzędzie lub środek przewozu w taki sposób, iż zostanie to objęte świadomością bezpośredniego wykonawcy, który następnie wykorzysta pochodzące z zachowania przedmioty, z zachowania ułatwiającego przedmioty do dokonania czynu zabronionego, działając z zamiarem, jak i wtedy, kiedy użyje tych przedmiotów, nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego. Innymi słowy, świadomość podmiotu, w stosunku do którego realizowane są fizykalne czynności ułatwiania, nie ma tutaj statusu warunku koniecznego w kontekście przesłanek odpowiedzialności za pomocnictwo. Pomocnictwo odrywa się na pewno w tej części znamion tego typu czynu zabronionego od charakterystyki strony podmiotowej bezpośredniego wykonawcy. Nie polega na oddziaływaniu na stan jego świadomości lub woli. Nieco inaczej przedstawia się kwestia w odniesieniu do tak zwanego pomocnictwa psychicznego, czyli drugiej formy ułatwiania wprost wymienionej w treści artykułu 18 paragraf 3, która przykładowo zdaniem ustawodawcy polegać może na dostarczaniu czy udzielaniu rady lub informacji bezpośredniemu wykonawcy w zamiarze ułatwienia mu dokonania czynu zabronionego. Udzielenie rady lub informacji to bez wątpienia oddziaływanie na sferę świadomości, wiedzy i w konieczny sposób również woli przyszłego sprawcy czynu zabronionego, któremu dokonanie tego czynu pomocnik ułatwia. Udzielenie rady może obejmować wsparcie intelektualne związane z techniczną formą dokonania czynu zabronionego, objętego zamiarem ułatwiającego, ale może również sprowadzać się do określonej formy oddziaływania o charakterze motywującym, wspierania, umacniania w powziętym już zamiarze, pogłębiania woli dokonania czynu zabronionego. Zarówno rada, jak i informacja
przekazywana przez ułatwiającego pełnić może taką funkcję. W tym przypadku mamy do czynienia ze szczególnym złożeniem dwóch elementów. Takiego sposobu zachowania, który ze względu na przekaz informacyjny płynący od pomocnika ułatwiającego popełnienie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę do tegoż bezpośredniego wykonawcy, zwiększa możliwość popełnienia czynu zabronionego poprzez wyposażenie bezpośredniego wykonawcy w odpowiednią wiedzę, informacje lub wskazówki. I w tym sensie można mówić, że rada lub informacja mają podobny charakter jak dostarczenie narzędzia lub środka transportu. Są elementami, które zwiększają prawdopodobieństwo dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę i z tego powodu mogą być traktowane jako ułatwianie jego popełnienia. Zarazem, jeśli łączą się z elementami oddziaływania na sferę woluntatywną bezpośredniego wykonawcy, chociażby w ten sposób, że umacniają go poprzez udzielanie rady lub informacji w zapowziętym już wcześniej zamiarze popełnienia czy dokonania czynu zabronionego, pełnią również i istotną rolę w tej sferze. To powoduje, że w niektórych przypadkach istota pomocnictwa psychicznego wykazuje pewne podobieństwa do zachowania opisanego w artykule 18 paragraf 2, czyli do podżegania. Zasadnicza różnica między podżeganiem a pomocnictwem psychicznym sprowadza się do tego, że pomocnictwo psychiczne obejmuje sytuację, w której pomocnik zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, podejmując określone sposoby zachowania stanowiące w istocie ułatwianie wypełnienia przyszłego zachowania przez bezpośredniego wykonawcę, ale nie wpływa, nie kreuje, nie kształtuje, nie wywołuje określonego nastawienia woluntatywnego po stronie bezpośredniego wykonawcy. Gdyby spojrzeć na konstrukcję podżegania i pomocnictwa z punktu widzenia stanu świadomości i woli bezpośredniego wykonawcy, na którego oddziałuje podżegacz i na którego poprzez swoje zachowanie oddziałuje pomocnik, to można byłoby stwierdzić, że podżeganie obejmuje taki układ między dwoma podmiotami, bezpośrednim wykonawcą i nakłaniającym, w którym przed podjęciem działania przez podżegacza nakłaniający nie ma zamiaru dokonania czynu zabronionego albo nie podjął decyzji o realizacji określonego zachowania, która gdy zostanie wypełnione, może stanowić realizację znamion nieumyślnego typu czynu zabronionego po stronie bezpośredniego wykonawcy. Podżeganie jest zatem instrumentem, środkiem, metodą wzbudzenia zamiaru, wywołania zamiaru lub wywołania decyzji podjęcia określonego zachowania po stronie bezpośredniego wykonawcy. Nie ma żadnej wątpliwości, żeby możliwe było dokonanie podżegania, stan intelektualno-woluntatywny bezpośredniego wykonawcy przed podjęciem czynności nakłaniania musi być pozbawiony owych elementów, które składają się na zamiar popełnienia czynu zabronionego albo decyzję podjęcia określonego zachowania. Te bowiem stanowić mają wynik oddziaływania nakłaniającego. Nakłanianie polega na wywołaniu zamiaru albo decyzji określonego zachowania. Jest z tego punktu widzenia kauzalnie powiązane z owym rezultatem, a zamiar lub decyzja traktowane są jako swoiste, specyficzne, intelektualno-woluntatywne rezultaty, skutki zachowania nakłaniającego. Pomocnictwo z istoty rzeczy obejmuje sytuacje przeciwne, w których podmiot bezpośredniego wykonawcy już powziął zamiar albo decyzję realizacji określonego zachowania. To, co czyni pomocnik, to oddziaływanie w przestrzeni, w której można polepszyć sytuację związaną z realizacją wcześniej powziętego zamiaru lub decyzji podjęcia określonych zachowań. Pomocnictwo nie polega zatem na oddziaływaniu na wolę i świadomość bezpośredniego wykonawcy w kierunku wywołania u niego zamiaru lub decyzji podjęcia określonego zachowania. Zarazem
może wpływać na tę sferę, ale nie w ten sposób, że tworzyć będzie podstawy do powzięcia przez bezpośredniego wykonawcę zamiaru lub decyzji, bo to istota podżegania, ale że umacniać będzie, utwierdzać bezpośredniego wykonawcę w już powziętym zamiarze lub w zakresie już podjętej decyzji co do określonego sposobu zachowania. Chciałbym bardzo silnie zaznaczyć, że pomocnictwo psychiczne polegać może tylko i wyłącznie w analizowanym w tym momencie obszarze na wzmacnianiu już istniejącego zamiaru lub decyzji, nie może sprowadzać się do jego wywoływania. Zaznaczmy zatem w dalszej perspektywie, że możliwa jest sytuacja, w której udzielanie rady lub informacji, a więc ułatwianie czynu zabronionego w formie tak zwanego pomocnictwa psychicznego, łączyć się będzie jednocześnie z takim oddziaływaniem na świadomość i wolę bezpośredniego wykonawcy, które prowadzić będzie do powstania po jego stronie zamiaru dokonania czynu zabronionego. Innymi słowy, intelektualno-informacyjne oddziaływanie na bezpośredniego wykonawcę obejmować będzie zarówno to, co stanowi istotę nakłaniania, bo zmierzać będzie do wywołania zamiaru lub decyzji popełnienia określonego czynu, jak i to, co obejmować będzie komponenty związane z wyposażeniem informacyjnym przyszłego bezpośredniego wykonawcy, które zwiększy prawdopodobieństwo, ułatwi mu dokonanie czynu zabronionego, co do którego zamiar wzbudzać będzie również oddziaływanie podmiotu zewnętrznego połączone z przekazywaniem informacji lub udzielaniem rad. Jeśli tego rodzaju forma oddziaływania mieć będzie miejsce w odniesieniu do podmiotu będącego bezpośrednim wykonawcą, który w istocie nie miał przed rozpoczęciem takich sposobów oddziaływania zamiaru dokonania czynu zabronionego albo nie podjął decyzji realizacji określonego zachowania, to będziemy mogli stwierdzić, że udzielający rady lub informacji, gdy udzielanie owej rady lub informacji było jednocześnie nakłanianiem bezpośredniego wykonawcy do dokonania czynu zabronionego, zrealizuje swoją aktywnością, swoim czynem, tym samym czynem, zarówno znamiona podżegania, jak i pomocnictwa. I w pewnym układzie sytuacyjnym właściwa prawnokarna kwalifikacja obejmować będzie obie konstrukcje, czyli tę opisaną w artykule 18 paragraf 2 i tę opisaną w artykule 18 paragraf 3 jako podstawy kumulatywnej kwalifikacji. Chodzić będzie o tego rodzaju kwalifikacje, w szczególności w tych układach sytuacyjnych, w których udzielający rady i informacji z jednej strony czynił będzie to w taki sposób, że wywoła po stronie bezpośredniego wykonawcy w wyniku podjętego przez siebie oddziaływania zamiar dokonania czynu zabronionego, a więc realizuje istotę podżegania w rozumieniu artykułu 18 paragraf 2 i jednocześnie nie ograniczy się wyłącznie do wywołania zamiaru dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, ale wyposaży go w odpowiednie informacje, odpowiednie wiadomości, odpowiednie wskazówki lub dane, które będą miały znaczenie w aspekcie warstwy techniczno-wykonawczej tego czynu zabronionego, którego dokonanie objęte zostanie wywołanym przez udzielającego rady lub informacji zamiarem. W takim układzie sytuacyjnym zachowanie polegające na przekazywaniu pewnego zestawu wiedzy, informacji, danych lub jakichkolwiek innych niezbędnych elementów o charakterze intelektualnym łączyć się będzie również z oddziaływaniem polegającym na nakłanianiu, którego skutkiem będzie wywołanie zamiaru dokonania czynu zabronionego. Ponieważ nie będzie się ograniczać do wywołania zamiaru, ale zawierać będzie również te elementy, które stwarzać będą sytuację, gdy popełnienie objętego zamiarem czynu zabronionego będzie łatwiejsze, zwiększy się prawdopodobieństwo jego realizacji właśnie ze względu na owe rady, dane, informacje, wskazówki, schematy, które przekazuje wraz z nakłanianiem podmiot oddziałujący na bezpośredniego wykonawcę, zawartość bezprawia takiego zachowania oddać można tylko i wyłącznie w sposób adekwatny, odwołując się jednocześnie do konstrukcji opisanej w artykule 18 paragraf 2 i 18 paragraf 3.
chciałbym ten wywód zamykać bardzo mocnym podkreśleniem, że w tej części, w której mówimy o odpowiedzialności za pomocnictwo psychiczne, w którym ułatwianie popełnienia czynu zabronionego nie polega na rzeczywistym, przedmiotowym wsparciu przyszłego bezpośredniego wykonawcy poprzez przekazanie mu narzędzi, środków przewozu lub jakiejkolwiek innej formie fizykalnego, przedmiotowego wsparcia, ale sprowadza się do intelektualno-woluntatywnego oddziaływania. Odpowiedzialność za pomocnictwo psychiczne w formie czystej, a więc wyłącznie na podstawie tego typu czynu zabronionego, który zbudujemy używając artykułu 18 paragraf 3 w powiązaniu z konkretnym przepisem typizującym zawartym w części szczególnej lub przepisach pozakodeksowych, możliwe jest jedynie wtedy, kiedy owo pomocnictwo psychiczne nie łączy się z wywołaniem zamiaru lub decyzji dokonania określonego zachowania po stronie bezpośredniego wykonawcy, a co najwyżej ogranicza się do formy psychicznego wsparcia, utwierdzenia w już powziętym zamiarze lub w już podjętej decyzji. Jeśli wykraczać będzie poza tę sferę i połączy się kauzalnie z wywołaniem owego intelektualnego stanu, w którym bezpośredni wykonawca, nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, po oddziaływaniu polegającym na przekazaniu rady lub informacji taki zamiar poweźmie, jeśli będziemy do czynienia z realizacją elementów charakterystycznych dla podżegania, a jeśli obok owego wywołania zamiaru poprzez przekazanie informacji pojawi się również ów element ułatwiający dokonanie przyszłego czynu zabronionego o charakterze intelektualnym, to jak wskazano, właściwą podstawą kwalifikacji powinna być tutaj kumulatywna kwalifikacja obejmująca konstrukcję podżegania i pomocnictwa do konkretnego typu czynu zabronionego. Jeśli chodzi o pomocnictwo przez zaniechanie, to sprawa wydaje się tutaj stosunkowo jasna. To bardzo szczególna konstrukcja, przewidziana w polskim systemie prawa karnego dopiero od pewnego czasu. Przypomnę, Makarewicz wprost w proponowanych przez siebie rozwiązaniach legislacyjnych do pomocnictwa przez zaniechanie się nie odnosił. Dla porządku dodajmy, kwestia możliwości ułatwienia popełnienia czynu zabronionego poprzez niepodjęcie określonego zachowania, więc przez zaniechanie, była w doktrynie wyjątkowo sporna. Problem został ostatecznie rozwiązany w kodeksie karnym z 1997 roku. Rozwiązanie zawarte w artykule 18 paragraf 3 in fine odnosi się wprost do zaniechania jako formy, w której możliwe jest ułatwianie dokonania czynu zabronionego przez inną osobę. I wskazano tutaj te elementy charakterystyczne, autonomiczne dotyczące tej formy pomocnictwa. Zaznaczmy zatem, że obejmuje ona bez wątpienia coś, co łączy się z niepodjęciem zachowania mającego charakter przyczynowości przeciwstawnej. Jego istotą, celem i sensem, uzasadnieniem jest niedopuszczenie do dokonania czynu zabronionego przez inną osobę, wynikające z ciążącego na konkretnym pomocniku obowiązku, który aktualizuje się w danych okolicznościach. Nie chodzi tutaj zatem o jakąkolwiek formę przekazu intelektualnego oddziaływania psychicznego, ale zaniechanie, które z punktu widzenia stanu świadomości i woli podmiotu zobowiązanego i konkretu do podjęcia działania mającego na celu niedopuszczenie do popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę, jeśli nie zostanie zrealizowane, otworzy drogę do popełnienia przestępstwa. Podkreślono już podczas dzisiejszego wywodu, że w tym zakresie pomocnictwo ma charakter typu indywidualnego. Popełnić je może bowiem tylko ten, na kim ciążył prawny szczególny obowiązek niedopuszczenia do popełnienia przestępstwa. W zakresie źródeł owego prawnego szczególnego obowiązku można odesłać do rozważań związanych z przestępstwami skutkowymi popełnionymi przez zaniechanie i treścią artykułu 2 kodeksu karnego. Bardzo podobnie jak w przypadku źródeł obowiązków gwaranta, rekonstruować będziemy podstawy powinności działania w przypadku pomocnictwa przez zaniechanie. Źródłem takiego obowiązku działania mogą być wprost przepisy ustawy statuujące powinności dotyczące określonego okręgu lub kategorii podmiotów. Może być umowa, może być decyzja właściwego organu. Mogą być to również inne okoliczności, które mają normatywne znaczenie i powodują stan, gdy aktualizuje się konkretna indywidualna normatywna wynikająca z systemu prawa powinność niedopuszczenia do popełnienia przestępstwa przez inną osobę.
ustalenie źródeł obowiązku podjęcia działania mającego zapobiec popełnieniu przestępstwa przez inną osobę. Elementów, które mają znaczenie dla aktualizacji tego obowiązku w konkretnych okolicznościach faktycznych. Stwierdzenie, że takie okoliczności faktyczne miały miejsce w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do niedopuszczenia do popełnienia przestępstwa nie podjął nakazanego mu działania, to elementy wyznaczające obszar odpowiedzialności za pomocnictwo przez zaniechanie. Jest to postać, która z punktu widzenia źródła odpowiedzialności karnej nie wymaga wykazywania kauzalnych relacji, a dokładniej twierdzenia, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, gdyby zobligowany do podjęcia zachowania mającego zapobiec, nie dopuścić do popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę, zrealizował ciążącą na nim powinność, to do dokonania tego przestępstwa nie doszłoby z pewnością albo z wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Tego elementu w strukturze znamion typu czynu zabronionego podżegania przez zaniechanie wyraźnie nie wskazano. Można zatem konstatować, że odpowiedzialność za pomocnictwo przez zaniechanie wykazuje daleko idące podobieństwo co do konstrukcyjnych przesłanek z odpowiedzialnością za skutek wywołany przez zaniechanie. Tyczy to zarówno jej normatywnej istoty, posadowienia na obowiązku działania, który ma prawny szczególny status, powiązaniu z określonym celem i naszej wiedzy o prawidłowościach rządzących otaczającym nas światem, które stanowią podstawę obowiązku działania mającego na celu niedopuszczenie do popełnienia czynu zabronionego oraz wykazanie, że w wyniku niepodjęcia określonej aktywności, a więc zaniechania, nie doszło do uruchomienia owej przyczynowości przeciwstawnej, a w konsekwencji nie zrealizowano powinności, której wypełnienie miało gwarantować zapobieżenie powstaniu stanu niezgodnego z prawem, a więc dokonaniu czynu zabronionego przez inną osobę. Zamykając uwagi dotyczące podstaw odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że znamiona obu tych typów czynu zabronionego w tej części, w której są charakteryzowane przez przepisy zrębowe, czyli artykuł 18 paragraf 2 i artykuł 18 paragraf 3 na płaszczyźnie strony przedmiotowej, charakteryzują odpowiednio podżeganie i pomocnictwo jako zachowania znamienne skutkiem. Zarówno czasownik nakłaniać, jak i czasownik ułatwiać to są czasowniki wykorzystywane do wyrażania przyczynowości. Mówimy tutaj o właściwościach struktury języka powszechnego używanego przez prawodawcę. Głębsza analiza zawartości treściowej artykułu 18 paragraf 2 i artykułu 18 paragraf 3 prowadzić nas będzie do potwierdzenia tej wstępnej hipotezy, że zachowania opisane jako nakłanianie lub ułatwianie to zachowania, które wywołują określoną zmianę w świecie zewnętrznym. Coś, co z punktu widzenia dogmatyki i teorii prawa karnego określane zmianem skutku. Pozwala nam to twierdzić, że podżeganie i pomocnictwo to z tego punktu widzenia przestępstwa skutkowe. Ich dokonanie uzależnione jest zatem nie tylko od podjęcia określonego zachowania, którego istotę oddaje artykuł 18 paragraf 2, wskazując na nakłanianie, lub artykuł 18 paragraf 3, ogólnie charakteryzując pomocnictwo jako ułatwianie, ale niezbędne jest również wykazanie, że w wyniku aktywności o istocie odpowiadającej nakłanianiu lub ułatwianiu doszło do powstania określonej zmiany w świecie zewnętrznym skutku nakłaniania lub ułatwiania. Skutkiem nakłaniania jest wywołanie po stronie bezpośredniego wykonawcy, będącego obiektem czynności nakłaniania, podmiotem bezpośredniego oddziaływania w tym szczególnym układzie zamiaru dokonania czynu zabronionego, jeżeli mówimy o klasycznej formule podżegania do przestępstwa umyślnego, a więc specyficznego stanu mentalno-intelektualnego, który jest wynikiem oddziaływania przez nakłaniającego na psychikę i świadomość bezpośredniego wykonawcy. Stwierdzenia, że zamiar dokonania czynu zabronionego jest rezultatem oddziaływania o istocie nakłaniającej. Podżeganie jest zatem opisane jako zachowanie skutkowe, które obejmuje nie tylko określoną aktywność, określoną formę działania, ale również i jej rezultat. Przesądzenie dowodowe obu tych elementów pozwoli stwierdzić, że już mamy do czynienia z dokonanym podżeganiem. Identycznie przedstawia się kwestia w odniesieniu do pomocnictwa. Także ta niesprawcza postać popełnienia czynu zabronionego ma charakter skutkowy. Pomocnictwo polega albo na takim fizykalnym oddziaływaniu, albo na takim intelektualno-psychicznym oddziaływaniu,
na bezpośredniego wykonawcę, którego rezultatem jest zmiana układu sytuacyjnego poprzedzającego popełnienie czy też dokonanie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Ów wytworzony przez ułatwiającego nowy układ sytuacyjny musi mieć takie właściwości lub też cechy, w świetle których stwierdzimy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę jest większe niż w sytuacji, gdyby nie podjęto zachowania mającego na celu ułatwienie popełnienia czynu zabronionego. Innymi słowy, istota ułatwiania sprowadza się do wywołania rezultatu, swoistego skutku tej formy zachowania nakłaniającego, który jest fizykalną albo intelektualno-woluntatywną zmianą sytuacyjną, która powoduje, iż po jej powstaniu dokonanie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę jest łatwiejsze, bardziej prawdopodobne niż w sytuacji, gdyby nie zrealizowano czynności opisanych w artykule 18, paragraf 3. W obu przypadkach, zarówno w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa, dla stwierdzenia realizacji znamion tego typu czynu zabronionego konieczne jest zatem wykazanie, że sprawca podjął czynności o istocie nakłaniania lub ułatwiania oraz że w wyniku tych czynności doszło do wywołania określonej zmiany w świecie zewnętrznym albo psychologiczno-intelektualnej, albo obiektywno-przedmiotowej o określonych właściwościach. I stwierdzenie koniunktywnie tych dwóch warunków oznacza, iż można stwierdzić, że przestępstwo w postaci podżegania lub pomocnictwa do konkretnego typu czynu zabronionego zostało dokonane. Ta charakterystyka znamion podżegania i pomocnictwa pozwala wrócić do lakonicznej formuły niezależności odpowiedzialności za te postaci popełnienia przestępstwa od zachowania bezpośredniego wykonawcy. Mam nadzieję, że Państwo zechcą zapamiętać chociażby na potrzeby egzaminu ową formułę Juliusza Makarewicza, który syntetycznie oddawał istotę zbudowanej przez siebie koncepcji odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo, określane mianem polskiej konstrukcji podżegania i pomocnictwa. Podżeganie i pomocnictwo możliwe jest bez sprawstwa bezpośredniego wykonawcy, ale nie jest możliwe bez bezpośredniego wykonawcy. Wracając do przedstawionych przed chwilą uwag, zauważymy, że nakłanianie lub ułatwianie jest ukierunkowane na przyszłego bezpośredniego wykonawcę, że ten bezpośredni wykonawca, będący podmiotem oddziaływania nakłaniającego lub ułatwiającego, musi istnieć w konkretnym układzie okoliczności faktycznych, że musi być objęty świadomością i wolą nakłaniającego lub ułatwiającego, że to na tę osobę bezpośredniego wykonawcy ukierunkowane są czynności nakłaniania lub ułatwiania, że to po stronie bezpośredniego wykonawcy w przypadku podżegania powstanie wymagany dla tej postaci odpowiedzialności karnej skutek w postaci wywołania zamiaru lub decyzji popełnienia określonego zachowania przez bezpośredniego wykonawcę w wyniku oddziaływania podżegacza. Że to po stronie bezpośredniego wykonawcy w przypadku pomocnictwa psychicznego powstanie ów rezultat związany ze wzbogaceniem sfery informacyjnej, sfery wiedzy o rady lub informacje przekazane przez pomocnika w formie pomocnictwa psychicznego, a niejednokrotnie będzie to również element związany z umocnieniem, potwierdzeniem już powziętego zamiaru lub decyzji popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Że bez istnienia bezpośredniego wykonawcy, w stosunku do którego oddziałuje podżegacz lub pomocnik, nie jest możliwe wypełnienie znamion typu czynu zabronionego podżegania i pomocnictwa. I że wreszcie w tej perspektywie chciałbym wrócić po raz kolejny do podobieństw i różnic między sprawczymi i niesprawczymi postaciami popełnienia przestępstwa. W przypadku podżegania i pomocnictwa znamiona typu podżegania obejmują dwa różne podmioty, nakłaniającego i bezpośredniego wykonawcę przy podżeganiu, nakłaniającego i ułatwiającego i bezpośredniego wykonawcę przy pomocnictwie, ale opisują tylko i wyłącznie zachowanie nakłaniającego lub ułatwiającego.
Zachowanie bezpośredniego wykonawcy pozostaje całkowicie poza strukturą znamion typu podżegania lub pomocnictwa. I ten aspekt, a więc wprowadzenie do struktury znamion podżegania lub pomocnictwa osoby bezpośredniego wykonawcy, który jest podmiotem oddziaływania, nakłaniającego lub ułatwiającego, oraz pominięcie w strukturze znamion podżegania lub pomocnictwa zachowania bezpośredniego wykonawcy, które z punktu widzenia nakłaniającego lub ułatwiającego jest jedynie zachowaniem wyobrażonym, objętym zamiarem podżegacza lub pomocnika, różni te konstrukcje, czyli niesprawcze formy popełnienia czynu zabronionego, od sprawczych postaci współdziałania. W przypadku sprawczych postaci współdziałania mamy również do czynienia ze znamionami, które obejmują co najmniej dwa podmioty albo dwóch współdziałających współsprawczo, albo kierowanego i kierującego w przypadku sprawstwa kierowniczego, albo wydającego polecenie i adresata polecenia w przypadku sprawstwa polecającego, ale nadto charakteryzują zachowanie każdego z opisanych w strukturze znamion danej formy sprawczego współdziałania podmiotu. Dokonanie przestępstwa w formie współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego lub sprawstwa polecającego wymaga zrealizowania opisanych w strukturze znamion tych typów czynu zabronionego zachowań przez każdego ze współdziałających. I w tym sensie te konstrukcje różnią się fundamentalnie od niesprawczych postaci współdziałania. By zamknąć ten wywód przykładem, który mam nadzieję plastycznie zobrazuje owe odmienności. W przypadku akcesoryjnego sprawstwa polecającego, znamiona typu, czyli jednej ze sprawczych postaci współdziałania. Znamiona typu czynu zabronionego opisują zachowanie polecającego, sprowadzające się do wydania polecenia dokonania czynu zabronionego osobie od wydającego polecenie uzależnionej, oraz zachowanie adresata polecenia, które sprowadza się do wypełnienia znamion strony przedmiotowej typu czynu zabronionego, objętego treścią polecenia. Sprawstwo polecające obejmuje zatem konfigurację dwóch podmiotów, polecającego i adresata polecenia, określoną relację między tymi podmiotami. Autonomiczne zachowanie polegające na wydaniu polecenia dokonania czynu zabronionego osobie będącej adresatem polecenia uzależnionej od poleceniodawcy i zachowanie adresata polecenia sprowadzające się do co najmniej wypełnienia przedmiotowych znamion typu czynu zabronionego objętego treścią polecenia. Zrealizowanie zachowania przez polecającego i adresata polecenia, odrębnie opisanego w strukturze znamion sprawstwa polecającego, pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z dokonaniem czynu zabronionego w tej postaci. Zestawiając sprawstwo polecające z punktu widzenia struktury znamion odnoszących się do zachowania dwóch różnych podmiotów z konstrukcją znamion podżegania, łatwo zauważyć, że podżeganie, podobnie jak sprawstwo polecające, obejmuje w znamionach typu czynu zabronionego dwie osoby, nakłaniającego i nakłanianego, ten nakłaniany jest jednocześnie przyszłym bezpośrednim wykonawcą oraz charakteryzuje autonomiczne zachowanie nakłaniającego, polegające na wzbudzeniu zamiaru lub decyzji dokonania określonego zachowania przez bezpośredniego wykonawcę i nie obejmuje już jakichkolwiek elementów związanych z rzeczywistym zachowaniem bezpośredniego wykonawcy. Czyn bezpośredniego wykonawcy, stanowiący przedmiot nakłaniania, jest jedynie objęty świadomością i wolą podżegacza. Nie musi zostać zrealizowany. Przesłanki dokonania podżegania, analogicznie jak przesłanki dokonania pomocnictwa, są zatem całkowicie uwolnione, uniezależnione od zachowania bezpośredniego wykonawcy. W tym tkwi sens stwierdzenia Makarewicza, że podżeganie i pomocnictwo nie jest możliwe bez przyszłego sprawcy, bo na bezpośredniego wykonawcę oddziałuje nakłaniając lub ułatwiając odpowiednio podżegacz lub pomocnik, ale jest możliwe w formie dokonanej bez sprawstwa, a więc bez zachowania bezpośredniego wykonawcy. O elementach związanych ze znaczeniem lub brakiem określonego zachowania bezpośredniego wykonawcy w kontekście
stopnia represji wymierzanej za dokonane podżeganie lub pomocnictwo, w jakim zakresie była już mowa, odsyłam w tej części do treści artykułu 22, paragraf 1 i 2, gdzie wskazano na możliwość złagodzenia konsekwencji za przypisane dokonane podżeganie lub pomocnictwo w tych wypadkach, w których doszło do wywołania zamiaru albo zmiany sytuacyjnej, która zwiększała prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, ułatwiała jego dokonanie i jednocześnie bezpośredni wykonawca albo nawet nie usiłował dokonać tego czynu zabronionego, który objęty był zamiarem podżegacza lub pomocnika, lub zatrzymał się wyłącznie w stadium usiłowania. W tych szczególnych przypadkach ustawodawca przewiduje możliwość redukowania zakresu konsekwencji wynikających z przypisania odpowiedzialności za dokonane podżeganie lub pomocnictwo. Wskażę jeszcze na koniec, że treść artykułu 22 paragraf 1 przesądza, iż w takich przypadkach bez wątpienia także w ocenie ustawodawcy mamy do czynienia z dokonanym podżeganiem lub pomocnictwem, mimo iż po stronie bezpośredniego wykonawcy, podmiotu, na który oddziałuje nakłaniający lub ułatwiający, nie doszło do dokonania czynu zabronionego. Oś 22 paragraf 1 ma bardzo specyficzną formułę językową. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, ten czyn zabroniony, który jest tylko usiłowany, to czyn bezpośredniego wykonawcy, podmiot określony w artykule 18 paragraf 3 i 18 paragraf 2, a więc odpowiednio pomocnik lub podżegacz, odpowiada jak za usiłowanie. Nie za usiłowanie, ponieważ on czynu w postaci podżegania lub pomocnictwa dokonał, ale na warunkach przewidzianych dla usiłowania, a więc z uwzględnieniem odmienności zawartości bezprawia tego rodzaju przypadków i specyficzną formułą umożliwiającą wykorzystanie reguł i zasad wymiaru kary za usiłowanie w przypadku przypisania odpowiedzialności za dokonane podżeganie lub pomocnictwo. No i dodajmy, to już ostatni element tej części rozważań, że zgodnie z treścią artykułu 22 paragraf 2, jeżeli bezpośredni wykonawca nawet nie usiłował dokonać czynu zabronionego, to fakt ten nie zmienia niczego w odniesieniu do twierdzenia, że mamy w takim przypadku do czynienia z dokonanym podżeganiem lub pomocnictwem, no ale ustawodawca uznaje, iż z punktu widzenia reagowania na przypisane podżeganie i pomocnictwo w formie dokonanej, ów brak chociażby usiłowania dokonania czynu przez bezpośredniego wykonawcę ma znaczenie i wskazuje, że można w takim przypadku dla sprawcy dokonanego podżegania lub dokonanego pomocnictwa zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Ta szczególna konstrukcja nie jest powiązana z przesłankami odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo w tym znaczeniu, że ona nie wpływa na kryteria, warunki dokonania podżegania lub pomocnictwa i w tym zakresie podżeganie i pomocnictwo jest na gruncie polskiego systemu prawnego nieakcesoryjne, ale wpływa na płaszczyznę wymiaru kary i pozwala twierdzić, że w sferze wymiaru kary, a więc po przypisaniu odpowiedzialności za dokonane podżeganie i pomocnictwo, zachowanie bezpośredniego wykonawcy odgrywa pewną rolę i z tego względu można twierdzić, że w sferze wymiaru kary istnieją elementy akcesoryjności polskiej konstrukcji przewidującej podstawę odpowiedzialności za podżeganie lub pomocnictwo.